No to dobry wieczór oficjalnie wszystkim. Miło gościć po długiej nieobecności Sail Calicia w najlepszej Cafe Calicia, jaką znam, z najlepszą kawą i ciastkami. Także wiecie, tutaj do baru zapraszam. Tu ma wszystko zniknąć, bo ja tego nie przejem. Dzisiejszym naszym gościem będzie Bartłomiej Stroński, który no, przepłynął z Holandii do Gdańska, ale drogą śródlądową. Oddaję głos, Bartek, do Państwa dyspozycji. Dobry wieczór, Kalisz. Bardzo mi miło za zaproszenie. Dziękuję, to jest dla mnie zaszczyt i honor przyjechać tutaj do Państwa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie Piotrowi i Michałowi. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękuję serdecznie za zaproszenie firmie Morka, która organizuje szkolenia i różne inne atrakcje. To nie jest product placement, to nie jest żadna reklama. Pozwolicie Państwo, że dzisiaj opowiem coś na temat jachtu, który miałem. O, może trochę powiększę. Szczerze mówiąc, czuję się taki trochę, można powiedzieć, niezręcznie, ponieważ wiem, że Państwo tutaj spotykali się, żeby słuchać o wielkich morskich i oceanicznych wyprawach i kolegów żeglarzy. Natomiast ja dzisiaj opowiem o bardzo spokojnych wodach, o wodach, na których nie wieje bardzo mocno wiatr, nie ma dużych fal. Nie będzie dzisiaj o żadnych sztormach, o historiach, kiedy wypadające z morza dorsze uderzały w plecy sternika. Dzisiaj będzie coś bardziej spokojnego. I pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Państwu jacht Pasta. To jest jacht Pasta, ma 9 metrów długości. Około 2,50-2,40 szerokości. Jest jachtem wyprodukowanym w Holandii w 1975 roku, około, bo też nie mam pewności. I opowiem Państwu, pozwolicie, historię, jak to się zaczęło i jak przepłynąłem tym jachtem do Polski i dlaczego to zrobiłem i dlaczego też zdecydowałem się na ten jacht. Więc historia zaczęła się mniej więcej w ten sposób, że ja się zajmuję żeglarstwem od dziecka i na początku pływałem regatowo, później zacząłem pływać po morzu, a później jako, że większość czasu zawodowego przez ostatnie lata miałem związanego z Poznaniem, postanowiłem, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem to będzie posiadanie jachtu śródlądowego, który będę mógł trzymać w Poznaniu lub w pobliżu, ponieważ jak pewnie wiecie, Poznanie jest dość daleko od morza i chciałbym być blisko tej łodzi i lepiej mieć taką łódź gdzieś w pobliżu. Jednocześnie uznałem, że posiadanie czegoś, co jest housebotem i można na nim mieszkać, czyli łódź, która nie jest odkryto-pokładowa, tylko na której można spać, na której można coś ugotować, będzie dość ciekawą koncepcją, ponieważ ja mam trochę ponad 40 lat i nie wiem, czy tak samo Państwo macie, ale jak się ma mniej więcej ten wiek, to zaczyna człowieka coraz i się mieszka w mieście dużym, ja jestem z Poznania, to zaczyna coraz więcej rzeczy człowieka denerwować, jak na przykład szczekający pies sąsiada albo płaczące dziecko za ścianą, albo hałas i tak dalej. I człowiek ma ochotę raz na jakiś czas, albo nawet częściej się po prostu wyrwać z miasta i odpocząć od miejskiego zgiełku i spędzić miło chwilę w ciszy i spokoju, czasem nawet w samotności. I stwierdziłem, że kupno takiego jachtu typu właśnie houseboat, na którym można mieszkać i jednocześnie się przemieszczać na śródlądziu, to jest całkiem dobre rozwiązanie i w pewnym momencie, to było jakieś około roku 2017-2018, stwierdziłem, że zacznę takiego jachtu szukać. I nie wiem, czy Państwo wiecie, jak ktoś jest żeglarzem, to zaczyna najczęściej, jak chce kupić używany jacht, nie ma jakiejś dużej ilości środków, nie ma na przykład miliona złotych, żeby sobie zamówić jacht w stoczni, to najczęściej żeglarze, jak chcą sobie kupić właśnie coś w rodzaju takiego jachtu z kabiną, to najczęściej jadą do Holandii. Też jest inną opcją, jest Norwegia, ale w Norwegii jest dużo jachtów morskich, żeglowych. Natomiast jeżeli chodzi o jachty motorowe, to w zasadzie takim najpopularniejszym, można powiedzieć, typem jachtu, jaki jest w Holandii, to jest właśnie taki cabin cruiser. To Holendrzy nazywają to cabin cruiser, to jest po prostu łódka między 7 a 9 metrów, która ma kabinę, która ma silnik stacjonarny, najczęściej głównie diesla.
I Holendrzy swego czasu, Holendrzy generalnie mają bardzo dużą sieć dróg śródlądowych i Holendrzy natłukli tych jachtów bardzo dużo w latach 70. i 80. szczególnie. Tam ta kultura odpoczywania na wodzie, na jachcie motorowym, głównie motorowym, ponieważ mają kanały, ale też mają mosty i więcej właściwie mają kanałów niż miejsc do żeglowania, chociaż miejsc do żeglowania na żaglach też jest dużo, ale mają gigantyczną sieć kanałów i to było bardzo swego czasu rozpowszechnione. I natłukli tych cabin cruiserów, no, nie wiem, czy nawet dziesiątki, czy setki tysięcy. Tych jachtów jest bardzo dużo w Holandii, tego właśnie typu, bardzo podobnych do Pasty. Robiły te jachty stocznie garażowe, stocznie przydomowe, duże stocznie, małe stocznie. One też charakteryzują się tym, że one były robione w tani sposób, ta blacha jest tam dość cienka, szybko się je spawało i tych jachtów jest bardzo dużo i najczęściej jak ktoś kupuje sobie jacht kabinowy z Holandii, to właśnie takiego cabin cruisera, cabin cruisera dziś w okolicach lat 70., 80. tych jachtów bardzo było dużo. Natomiast jak ktoś pływa po Polsce, szczególnie na drogach śródlądowych, to w zasadzie jeden parametr to cały czas jest z tyłu głowy i cały czas człowiek o nim myśli, cały czas właściwie o nim powtarza i jak nie może zasnąć, to cały czas o nim myśli. Tym parametrem jest zanurzenie. Jak pewnie doskonale wiecie, a jak nie wiecie, to wam mówię, że w Polsce drogi śródlądowe, mam na myśli rzeki i kanały żeglowne, są dość mocno zaniedbane. Polega to na tym, że jak przed 1989 rokiem były one używane do celów transportowych, to w zasadzie od lat 90. ta używalność tych dróg jest dość słaba i w zasadzie państwo polskie o nich zapomniało. Główne kanały, główne strumienie transportu towarowego w Polsce przeniosły się na kolej i w zasadzie większość szlaków śródlądowych, wodnych jest zaniedbanych, często rzeki pozmieniały swój bieg i w zasadzie jak ktoś chce pływać, a mam na myśli takim pływaniu, takim cruisingu, czyli przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, nie tak, żeby mieć łódkę na ryby pod domem i sobie pływać na 3 godziny, a mnie interesowało właśnie takie pływanie cruisingowe, czyli przemieszczanie się między miastami, między miejscowościami, zaliczenie wszystkich możliwych dróg śródlądowych, to najważniejsze dla mnie było zanurzenie. No i od kolegów żeglarzy dowiedziałem się, że w zasadzie powinienem mieć w okolicach 65 cm zanurzenia i takiego jachtu zacząłem szukać po Holandii i to też zacząłem to realizować. W okolicach roku 2018 i 2019 wyjechałem kilka razy do Holandii i zacząłem, po prostu przeglądałem ogłoszenia i odwiedzałem różnych właścicieli i szukałem taniego cruisera, czyli takiego jachtu kabinowego. Jak ktoś kupuje taki jacht, to najczęściej na początek w Polsce, jak nie chce go kupić za granicą, to odwiedzał pana Martina. Pan Martin miał, nie wiem czy jeszcze ma, bo chyba już nie ma, bo ta strona przestała istnieć. Pan Martin miał plac w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Łobez, gdzie ściągał różnego rodzaju jachty kabinowe z Holandii i miał dużo tych jachtów i można było przyjechać i kupić albo zamówić. No i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to odwiedziłem go i tam oglądałem. Niestety większość jachtów miało dość spore zanurzenie i mi nie odpowiadało, więc zacząłem odwiedzać różne łodzie w Holandii. Pojechałem na 3-4 razy do Holandii. To jest jedną z pierwszych łódek, którą oglądałem. Ona kosztowała w okolicach 30 tysięcy złotych. Bardzo mi się podobała, miała dobry stosunek ceny do jakości i właściciel zapewniał mnie, że ona ma około 65 cm zanurzenia. Ja mu trochę nie dowierzałem, więc dogadałem się z przystanią, że za około 100 euro wyciągną mi tą łódkę z wody i będę mógł przyłożyć miarę do niej i sprawdzić. To jest właśnie historyczny moment, kiedy oglądam jedną z pierwszych łódek, którą chciałem kupić i sprawdzamy zanurzenie. Okazało się, że to była konkretnie agencja, to nie była właściwie tylko agencja, która sprzedawała ten jacht. Okazało się, że jak ma około 80 cm zanurzenia, więc poczułem się trochę oszukany, straciłem pieniądze, powiedziałem mu, że tego jachtu nie kupię i szukałem dalej. Jeździłem po tej Holandii, to było tak, że to były takie wyjazdy, albo leciałem samolotem na 2-3 dni, odwiedzałem 4-5 zaplanowanych punktów i oglądałem różnego rodzaju łódki, oczywiście zawsze dociekając, bo dla Polaka najważniejsze jest zanurzenie.
No i w miarę możliwości sprawdzałem to zanurzenie i żadna z tych udek mi się nie byłem przekonany, ponieważ no, czułem, że nie zawsze... W Holandii jest też tak, że te kanały i rzeki są bardzo dobrze utrzymane i tam mają w zasadzie gwarantowane zanurzenie około 1,50 m. I tak naprawdę jak się pytałem Holendrów o to, ile ta łódka ma zanurzenie, to oni w ogóle nie wiedzieli często, albo po prostu się tym nie przejmowali, bo wiedzieli, ile łódka ma długości, ile ma szerokości, ale się nie przejmowali specjalnie zanurzeniem, ponieważ oni wiedzieli, że wszędzie tą łódką wpłyną. I też często nie wiedzieli. No i jeździłem sobie, oglądałem tańsze, lepsze, gorsze. To jest taka łódka, która była za 1000 euro. Taka bardzo, bardzo kiepska, w bardzo kiepskim stanie, ale też sobie ją oglądałem. Tutaj kolejna inspekcja takiego większego cruzera, gdzie agent pokazuje mi wszystkie urządzenia, jak wygląda silnik. Oglądamy sobie wszelkiego rodzaju wyposażenie i urządzenia. To też wiechowa łódka, to jest łódka z kolei z lat 50., która została kilka razy odremontowana. To mi pokazuje zbiorniki różnego, jakie są. No oczywiście wszędzie się okazywało, że ta łódka ma powyżej tej głębokości, która by mnie interesowała. No i w końcu... O, zaraz będziemy to mieli. I z drugiej strony też czułem się trochę zagubiony, bo robiłem to pierwszy raz w życiu. A jeszcze tylko wrócę do Martina, u którego oglądałem te łódki w Polsce. Martin też zdradził mi taką, powiedział, taką radę mi dał dobrą. Powiedział, żebym najlepiej, że jak kupię łódkę w Holandii, to żebym ją przewiózł na ciężarówce, ponieważ nie jest rozsądne płynięcie łódką z Holandii do Polski, ponieważ jak mi się coś popsuje w Niemczech na przykład, to będę ponosił duże koszty naprawy tej łódki. No w Polsce są niższe koszty specjalistów, bo wiadomo, że w Niemczech wszystko jest droższe, albo jak w Holandii by mi się coś popsuło, to też by było drożej. Natomiast ja miałem takie marzenie, i to już od dziecka nad moim łóżkiem w pokoju wisiała mapa Europy. To była jeszcze stara mapa Europy, bo w takich latach byłem dzieckiem, gdzie była Czechosłowacja, był Związek Radziecki, ale widziałem, że przez Niemcy idzie kanał śródlądowy i widziałem, że z zachodniej do wschodniej Europy można przepłynąć. I zawsze mnie to bardzo interesowało i miałem takie marzenie, żeby to kiedyś zrobić. I się trochę nawet uparłem, że jak kupię tą łódkę w Holandii, to ponad wszystko będę chciał ją do Polski przepłynąć. No oglądałem trochę tych łódek i z drugiej strony też powiem wam szczerze, że nie miałem doświadczenia dotychczas na jachtach motorowych. Mam uprawnienia, ale uprawnienia to nie jest doświadczenie. Tak naprawdę uważam, że w sportach wodnych, w pływaniu na wodzie najważniejsze jest doświadczenie, a nie papier i praktyka tak naprawdę wodniacka. I też jeżeli chodzi o obsługę techniczną, nie czułem się pewny, więc ostatecznie stwierdziłem, że nie będę sobie kupował łódki całkiem sprawnej za jakieś 30-40 tysięcy złotych w przeliczeniu, co i tak jest tanio, ponieważ jak kupię taką łódkę, to będę się bał tam nawet w ścianie przewiercić dziurę, bo będę się bał, że coś popsuje. I tak naprawdę moja wiedza nawet na temat silników była dość znikoma, szczerze mówiąc, więc no, trochę szaleństwo. Więc stwierdziłem, że jednak kupię łódkę w bardzo kiepskim stanie i po prostu zacznę ją remontować, ale taką, którą będę mógł się w miarę odpychać od wody i w miarę, która będzie pływać. No i w końcu nastąpił ten dzień, że znalazłem ogłoszenie na jednym z portali ogłoszeniowych. Znalazłem łódkę, która była w strasznym stanie i jak widzieliście przed chwilą pastę, pokazywałem wam zdjęcie pasty w zasadzie w końcowym momencie, kiedy ją posiadałem. Ona już była po częściowych remontach wykonanych przeze mnie. To pokażę wam teraz, jak wyglądała pasta, jak znalazłem na ogłoszeniu i poprosiłem właściciela, żeby mi przesłał film, jak obchodzi tą łódkę i wygląda dookoła. Tylko nie przestraszcie się. To jest właśnie pasta. Pasta nie miała okien, miała dużo rdzy, stała w krzakach i nie miała wielu kompletnych rzeczy. I właściciel ją prawie za darmo dostał od innego właściciela i chciał ją wyremontować, zaczął szlifować rdze, zdzierać ją. Tak wyglądała właśnie. I w pewnym momencie się poddał. W pewnym momencie się poddał i stwierdził, że nie da dalej rady. I wystawiłem do sprzedania za totalne grosze za około 750 euro. Ja stwierdziłem, że z informacji, które od niego uzyskałem, wynikało, że wszystkie rzeczy nawigacyjne, czyli silnik, maszyna sterowa, rzeczy, które pozwalają jej na w miarę bezpieczne żeglowanie, są sprawne. No tylko łódka, jak widać, jeszcze raz to puszczę, łódka nie miała szyb, oczywiście te szyby były wyjęte, te uszczelki były nieszczelne, ona przeciekała, ona też zaczęła zbierać wodę z powodu opadów.
No ale w ciągu dwóch dni wsiadłem w samochód i pojechałem do Holandii ją obejrzeć. Jednak się zdecydowałem, że pojadę ją obejrzeć i ją kupiłem po prostu. I ją zakupiłem. I teraz stanąłem przed wyzwaniem takim, że ja muszę ją doprowadzić przynajmniej. Ona w miarę była sprawna, silnik miał problemy z odpalaniem, ale wszystkie pozostałe rzeczy, mimo że nie wygląda, był w miarę sprawne i w zasadzie wygląd tylko odstraszał. I ja stwierdziłem, że w zasadzie muszę doprowadzić trochę silnik do użytkowania i ją w miarę pomalować i w miarę zrobić, żeby nie przeciekała woda. Żeby mnie gdzieś w Niemczech policja nie zatrzymała za pływanie jakimś wrakiem. No i zacząłem to robić. Następnie przyjechałem kilka razy do Holandii na kilka dni, śpiąc w hotelu w pobliżu i po prostu zacząłem malować. To nie było jakieś profesjonalne malowanie, jakieś zabezpieczenie przeciwkorozyjne tej łódki. Chodziło o to, żeby ona wyglądała. W bezczelny sposób zacząłem ją zabezpieczać. Tam, gdzie brakowało okien, zamówiłem pleksikowe szyby na kształt i przykleiłem je na chamsko, na silikon. Ale zaczęła powoli wyglądać. Zacząłem się uczyć, co należy zrobić z silnikiem, żeby zaczął w końcu odpalać. Tu jest łódka z boku, już ma wprawione część szyb, jak widać, jest w miarę pomalowana, czyli nie odstrasza, już nie będzie przyciągała policji, jak będzie pływać. Tu jest łódka z drugiej strony, już też ma większość szyb, ma tutaj tą osłonę, jakoś zaczyna powoli wyglądać. Ja straciłem dość dużo czasu i pieniędzy, jeżdżąc do Holandii, śpiąc w hotelu i ją naprawiając. To były takie zanim ją wypłynąłem, to chyba 3 albo 4 razy przyjechałem, robiąc ją. Ona stała na takim kampingu, w takiej marinie w kampingu, jako jedna łódka. No i przyjeżdżałem na kilka dni i ją robiłem. To była taka intensywna praca, ona była dość ciężka, bo w Holandii jest dość duża wilgoć, cały czas deszcz pada, trudno się ją malowało. Ale walczyłem dziennie, cały czas zaciśnięte zęby i dzielnie walczyłem z tą łódką. A to już z przodu wygląda, już poprawiłem uszczelki, część i wmontowałem, część uszczelnię silikonem, ona nadal przeciekała. Tutaj jeszcze raz, tutaj pokazuję, jak wyglądała jakość stali w momencie łączenia z uszczelkami na samym początku. Ja tą stal później wymieniłem w miejscowo, ale to zrobiłem już w Polsce, natomiast na to nałożyłem chamsko pleksikowe i poliwęglowe szyby, tak żeby ona w miarę nie przeciekała. Tu jest wnętrze łódki, już jak zaczyna powoli wyglądać. Zacząłem też na nią zwozić, przywiozłem z Polski 2 rowery. Pokażę później te rowery, żeby mieć jak się poruszać też podczas rejsu. Przywiozłem wyposażenie bezpieczeństwa, jak koła ratunkowe, tu jest rzutka, widać, może nie jest jakoś tam potrzebna na Śródlądziu, ale miałem w piwnicy, to też przywiozłem. O, i tutaj nie wiem, czy rozpoznajecie tego pana. Jako, że ja bardzo lubię podchodzić bardzo profesjonalnie do każdego zadania, które sobie stawiam, a jak wam powiedziałem, moja wiedza z zakresu mechaniki silników była żadna i nawet nie wiedziałem, jak silnik diesla pracuje wtedy, na jakiej zasadzie dokładnie działa i co należy z nim robić. To się zapisało i to jest totalny przypadek. To jest totalny przypadek, że ja dzisiaj jestem tutaj. Znalazłem po prostu pierwszy lepszy kurs obsługi silników diesla w Polsce, jaki znalazłem, i okazało się, że on jest w Kaliszu właśnie w firmie Morka. I tutaj jest Michał, który tutaj siedzi i to jest październik 2019. Łódkę kupiłem we wrześniu 2019, miesiąc później zapisałem się na kurs silnika. Na kurs silnikowy to był jednodniowy kurs, po prostu rano przyjechałem pociągiem do Kalisza. Uczestniczyłem w takich warsztatach, uczyliśmy się wymieniać filtry, ale przede wszystkim i co najważniejsze dla mnie, Michał pokazywał nam, gdzie co jest w tym silniku i do czego służy. Dodatkowo kupiłem sobie książki, jak należy obsługiwać silnika diesla i zacząłem powoli łapać, o co tak naprawdę w tym chodzi. I naprawdę dzisiaj, po tych kilku latach, muszę powiedzieć, że całkiem sobie z tym radzę. To jest może nieskromne, ale no, po prostu praktyka trochę jest tak, że może nie czyni mistrza, ale praktyka powoduje to, że człowiek sobie zaczyna ogarniać pewne rzeczy.
I właśnie jako, że jestem w Kaliszu, to przeglądałem zdjęcia też z tego dnia, żeby Państwu tutaj przygotować. No to wracając z kursu silnikowego pieszo na dworzec, to zrobiłem kilka zdjęć Kalisza, żebyście się Państwo poczuli jak w domu. Żebyście zobaczyli, że Kalisz też jest częścią tej historii tak naprawdę. I tutaj wracając, byłem chyba w Sfinksie na piwie i tu jest chyba Prosna. I tu jest, nie wiem, czy taka reklama jeszcze jest, ale tak jako ciekawostkę znalazłem ją na dysku twardym. Po drodze przeszedłem i był taki ciekawy cmentarz, na który wszedłem. To jest taki rosyjski cmentarz, tak w ciekawości pokazuje, że tak chodziłem, włóczyłem się po Kaliszu i podziwiałem, jakie są piękne, czasami zapomniane miejsca. Mi się też podobała bardzo ta kamienica, która jest modernistyczna, mi się bardzo modernizm podoba. Jest bardzo niedbana, ale jest bardzo piękna. Jak czasami przejeżdżacie, to zwróćcie na nią uwagę, tak? Poza tematem po prostu. I chciałem zaznaczyć, że to nie jest product placement, to nie jest reklama, po prostu przypadkiem to się zdarzyło. A tutaj już jestem po kursie silnika i silnik zaczął odpalać. Kilka rzeczy zostało poprawionych i ja się bardzo cieszę, że silnik zaczął odpalać. Tak właśnie się kończą kursy w Morce, że człowiek zaczyna ogarniać całość i silnik zaczyna działać. Nie licząc na inny. I słuchajcie, następnie tak, stwierdziłem, że to był grudzień już, listopad, grudzień 2019, stwierdziłem, że muszę przestawić tą łódkę do profesjonalnej mariny, bo tam, gdzie tą łódkę przygotowałem i ją doprowadzałem do takiej w miarę przyzwoitości, jak widzicie, różnica jest duża między stanem skupna a obecnym, to właśnie nie było prądu i wody, czyli to, co wszystko ją doprowadziłem, to nie używając, no chyba, że używałem wkrętarki akumulatorowej, ale tak naprawdę nie miałem tam dostępu do prądu i nie miałem dostępu do wody bieżącej i w zasadzie jak musiałem podładowywać akumulator, to musiałem go przenosić do recepcji albo kogoś z domku kempingowego prosić, żeby mi doładował akumulator. Więc było to problematyczne i zrobiłem taką krótką trasę około 12 km z tego miejsca w Holandii, gdzie ją kupiłem, do mariny i tu jest już marina. I teraz od razu powiem, że tutaj zacznie się już powoli geografia i bardzo Was przepraszam, ale jest dużo nazw miejscowości po niderlandzku, których nie jestem w stanie wymienić. I tak też mam problem z wymawianiem tej miejscowości, gdzie jest ta marina. Ponieważ dotychczas wymawiałem tą nazwę, ale jak kiedyś pociągiem jechałem do tej miejscowości i usłyszałem w głośniku, jak należy ją wymawiać, to się bardzo mocno zdziwiłem i to nie pasowało, więc jest to miejscowość w regionie Groningen we wschodniej części, w północno-wschodniej części Holandii, w każdym razie jest bardzo ładnie, a jednym z towarzyszy moich prac był rower Jubilat 2 Polski, który przywiozłem ze sobą samochodem i który stał się rowerem okrętowym i po prostu to służył do przemieszczania i też powiem Wam szczerze, że zakochałem się w Holandii generalnie, w kraju, który jest bardzo dostępny i którym nie dominują samochody, tylko dominuje ruch pieszy i rowerowy, można spokojnie się przemieszczać, człowiek się czuje wolny i zdrowy, jak porusza się rowerem, mi się to bardzo podobało, a co było dla mnie najważniejsze jako wodniaka, po prostu ta sieć kanałów jest tam kosmiczna, jak sobie zobaczycie mapę, to jest po prostu czasami moim zdaniem w dwudziestoleciu międzywojennym chyba Polska miała rzadszą sieć dróg niż utwardzonych, niż Holandia sieć kanałów. Takie generalnie mam wrażenie. I tak to nie są wszystkie kanały, bo w XVIII, XIX wieku tych kanałów było więcej, bo one służyły do transportu towarów, ziemniaków, węgla, różnych innych towarów handlowych, które były odbierane albo wysyłane do portów morskich. Taka ciekawostka, to przed COVID-em, jak wiecie, COVID był czarnym łabędziem i właśnie jeżdżąc sobie tam w okolicach, tu już jest taka większa sielanka, ta łódź jest w miarę doprowadzona do całości, spotkałem czarnego łabędzia, który właśnie sobie siedział, przechodził. A tu właśnie jadę rowerem właśnie, ale co będę pokazywał Jubilata 2, każdy pewnie to zna. Jestem już w marinie, jestem w cywilizowanym miejscu. To, co jest najważniejsze, mam prąd i wodę, czyli są kable z prądem i wodą i właśnie przygotowuję, to jest gdzieś tak w okolicach, to jest cały czas, to jest październik jeszcze 2019 i powoli ta łódka zaczyna przybierać kształtów. Dużo pracy i pieniędzy to kosztowało, ale ważniejsze od tego wszystkiego było to, żeby spróbować ją przepłynąć do Polski. A też jednocześnie idea była taka, że ja oprócz tego, że nie miałem doświadczenia silnikiem, a też nie miałem dość dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o sterowanie jachtów motorowych,
I dlatego też kupiłem tańszą łódkę, żeby w razie czego, gdyby coś się stało, to w razie czego mógłbym porzucić ją, zdjąć z niej napisy i udawać, że nie jest moja. Oczywiście, tak szczerze mówiąc, jestem bardziej odpowiedzialny, ponieważ łódka została bardzo dobrze ubezpieczona i w zasadzie ubezpieczenie to była jedna, no nie będę mówił jakiej kwoty, już nie pamiętam dokładnie, ona, ale generalnie znając jej stan techniczny, ona była ubezpieczona właściwie od wszystkiego, jakbym się wyłożył gdzieś na środku kanału jakiegoś w Niemczech i by był wyciek oleju, to ubezpieczyciel by to pokrył. Mam nadzieję, jeszcze nie zdarzyło mi się to, ale wierzę na słowo ubezpieczycielowi, że tak by było. Więc tak naprawdę wygląda to trochę spontanicznie, ale była to dość przemyślana akcja i chciałem to zrobić dość w sposób odpowiedzialny. Tutaj łódka jest przygotowana. Jednocześnie jak wracałem do Polski, to też robiłem takie drobne smaczki, które chciałem zrobić. To przygotowałem napisy też na nią, żeby oznaczyć ją. Łódka została oczywiście zaraz po zakupie zarejestrowana w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Wtedy ta procedura była bajecznie prosta. Dzisiaj mamy system REJA, jak Państwo pewnie wiecie, i to jest trochę trudniejsze. Jeszcze nie korzystałem z serwisu REJA, ale wtedy to było bardzo proste i jeżeli ktoś by coś takiego robił, zresztą myślę, że potem możemy zrobić pytania i odpowiedzi. Jeżeli ktoś z Państwa był zainteresowany, jak wygląda procedura już w szczegółach kupna takiego jachtu, albo jak się szuka jachtu w Holandii, albo w jakimś innym kraju, no to i będę znał odpowiedź, to na pewno pomogę. Dlaczego pasta? Jeszcze powiem. Ja przyjąłem taką zasadę, jestem uczony takiej starej szkoły żeglarstwa, gdzie przyjęło się, że marynarze w dawnych latach nazywali łódki żeńskimi nazwami. Dzisiaj już nie ma takiej reguły, tak mocno odpilnowanej, ale ja chciałem właśnie tak mieć. I uznałem, że muszę mieć nazwę żeńską, a poza tym, a to wynikało dlatego, że właśnie marynarze, czy na przykład w XVIII wieku, czy wcześniej, po prostu chcieli traktować bardzo dobrze swoje łódki, swoje żaglowce i dlatego właśnie nazywali je nazwami kobiecymi, żeby traktować je właśnie jak kobiety. Oprócz tego też miałem takie założenie, że chciałem, żeby nazwa jachtu była zrozumiała w języku polskim, ale też w większości języków europejskich. I takie, co mi przyszło, to pasa do głowy. A po trzecie, jak pamiętacie może ten pierwszy filmik, jak ta łódka była w jakimś stanie, jak ją kupowałem, to ona była taka żółtawa lekko, bo to był jej naturalny kolor, to właśnie tak jak makaron trochę, więc dlatego pasta. I taka nazwa została. Tutaj łódka ma, no, jest w marinie. Oczywiście to, co jest ważne i to, co mówił Michał na kursie silników, to że w pierwszej kolejności, jak się ma do ogarnięcia silnik, to pierwszą rzeczą należy zrobić to nie wiadomo skąd, ale ściągnąć instrukcję obsługi, a najlepiej instrukcję serwisową do silnika. I właśnie udało mi się znaleźć do tego starego silnika. W ogóle silnik był bardzo fajny, bo to jest taka dość kultowa jednostka Mercedesa OM636. Trochę nawet legendarna, te silniki są właściwie bardzo wytrzymałe, są jakby odporne na różne trudne warunki. To był silnik, który został zaprojektowany po wojnie, bezpośrednio po wojnie i był bardzo tani w produkcji, no jak się okazało też ekonomiczny. No i tutaj ściągnąłem sobie po angielsku właśnie instrukcję serwisową z lat 60. I na przykład tutaj jest kolejność zaworów, w jakiej kolejności jadą zawory i służyło mi to do regulacji zaworów, ponieważ regulacja zaworów w silnikach diesla jest bardzo ważna. O, tutaj są nawet jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego to zdjęcie miałem je w telefonie, bo tutaj są odstępy między zaworami na zimno w momencie, kiedy są regulowane. Dobrze powiedziałem, panie instruktorze? Tak? Luzy, dokładnie. Nie odstępy, tylko luzy. Jak widać jeszcze. Nie jestem najlepszym studentem, ale staram się cały czas dążyć do doskonałości. To, co jest jeszcze, jak już zaczynamy już powoli odpływać, już zaczynamy rzucać cumy. Jak się w Holandii jest tak, że w tych mniej ważnych drogach śródlądowych, one są zarządzane przez tamtejsze regiony, odpowiedniki naszych województw. Te duże drogi, takie, po których pływają barki gęsto i często, one są państwowe. A jeżeli chodzi o te mniejsze, na których ja właśnie się znajdowałem, to one są zarządzane przez region.
to był region Groningen i jak żeglarz planuje jakikolwiek sposób poruszania się, to powinien mieć, zaopatrzyć się w taki klucz. To jest klucz do mostów zwodzonych i do śluz. Dostaje się go, można go kupić albo wynająć w marynie za 30 euro, wpłaca się depozyt 30 euro i się dostaje taki wielgachny klucz i należy go mieć, bo inaczej człowiek się nie ruszy, pewnie nie popłynie dalej niż 500 metrów, bo 500 metrów, kilometr statystycznie znajduje się jakiś most zwodzony w Holandii. Zaraz pewnie powiem, jak się go dokładnie używa. Tutaj jest przykład, wypłynąłem już na kanał. Jak będziecie chcieli Państwo mieć nazwy tych kanałów, ja sobie przygotowałem, można widzieć, mam to. Ja przygotowałem, jestem przygotowany, mam listę wszystkich ciał wodnych, po których pływałem i z którymi mam problem do wymówienia. Jakbyście chcieli wiedzieć, co to jest za kanał, to ja powiem, ale na żądanie, bo jak mniej więcej od Berlina już potrafię wypowiedzieć, Sprewa, Odra, Havela, to tak, ale tam w tych okolicach jeszcze holenderskich miałem problemy, więc jakby ktoś się pytał... Tak, i tutaj mamy... Tak, zaczął się rejs. To jest bardzo, bardzo rzadka droga wodna, uczęszczana. To właściwie bardzo, bardzo rzadko ktoś pływa. I to jest właśnie most zwodzony razem ze śluzą. I żeby to przepłynąć, trzeba mieć ten klucz. Trzeba go wsadzić. Tutaj oczywiście instrukcja po niderlandzku, ja sobie to przetłumaczyłem za pomocą Google Translatora. Należy przekręcić, wdusić, tam jest opisana kolejność, nacisnąć kolejny przycisk i zacząć coś dziać. No, dzisiaj się nic nie dzieje, ponieważ to trzeba to zrobić w odpowiedniej kolejności, bardzo łatwo się pomylić. I mniej więcej zaczyna to wyglądać tak, jak się pierwszy przycisk wciśnie, to najpierw powinno się zapalić czerwone światło, bo to jest normalnie droga wiejska, po której jeżdżą samochody, tylko rzadko uczęszczana. Tam się zapala czerwone światło i się na pierwszym przycisku zamyka się szlaban. Potem jak ta procedura się skończy, to się należy odpalić drugą procedurę. Tutaj wduszam kolejny przycisk. I w tym momencie odpala się silnik mostu zwodzonego. I on się powinien zaraz podnieść. Mam nadzieję, że zaraz się podniesie. O, powoli się, jak widać, widać, że się podnosi. Bardzo, bardzo powoli się zaczyna podnosić ten... I wtedy zamieniają się światła. Światła się przełączają z czerwonego dla drogi wodnej. Przełączają się na zielone i wtedy można przepłynąć. I powiem tak, jest bardzo mi przykro, ja nie wiedziałem, że będę miał taką prelekcję 3 lata temu, jak dzisiaj. I nie zrobiłem dużo filmów i zdjęć. Gdybym wiedział, że będę mógł przed Państwem w Kaliszu opowiedzieć o tym, na pewno bym zrobił więcej zdjęć i filmów. Ale to jest jeden z kilkudziesięciu mostów i śluz, bo to jest jednocześnie śluza. Ja tu stoję w komorze śluzy, tu jest most zwodzony, to razem połączone. I to jest jeden z kilkudziesięciu tego typu obiektów, jakie miałem na swojej drodze i każdy w zasadzie inaczej był odpalany. Każdy inaczej był obsługiwany. Łącznie z tym, że na terenach już bardzo, na których bardzo mało się samochodów i pieszych porusza, były też mosty zwodzone, otwierane ręcznie. I były to mosty obrotowe, gdzie wsadzałem znowu ten klucz i tam była taka trojna instrukcja. I jedyne, co przełączałem, to światło czerwone dla pieszych i dla samochodów, to było elektrycznie, a później już musiałem podejść, zamknąć ręcznie te rogatki, które tam dla pieszych. Wtedy jak zamknąłem ręcznie te rogatki, to jakieś czujniki wykrywały, że one są zamknięte i wtedy mi urządzenie pozwalało kręcić korbką od mostu. I były mosty podnoszone, które kręciłem na korbkę. One miały takie przełożenie, że ja je w ciągu 4 minut byłem w stanie otworzyć mniej więcej taki most, nie? I on może takie trzęsło ważyć. Myślę, że 2-3 tony może ważyć. Były też trochę większe mosty, ale też były mosty obrotowe, bardzo w ogóle, no przykro mi, że nie mam zdjęć, bo nie wiedziałem, że będę o tym mówił, ale na przykład był taki most obrotowy, gdzie była jedna procedura, że on był osadzony na przyczółkach, jedna była procedura, że jedną korbką się go podnosiło z tych przyczółków, on wtedy złapał taki balans i wisiał na jednym czopie czy na łożysku, a drugą korką się właśnie go przekręcało i otwierało się go i można było przepłynąć. Tak samo jak nie wiem, czy pływacie w Polsce, tak samo w żadnym miejscu w Holandii nie spotykałem się ze śluzą obsługową. Nigdzie nie było obsługi śluzy, tylko wszystkie śluzy były automatycznie, też z dużym zaufaniem dla użytkowników, po prostu się wpływało przed śluzę. Na przykład to było chyba z dolnej wody, tak, dolna woda jest za mną. Wduszało się jeden przycisk,
otwierała się komora, wpływem do komory, później wduszałem drugi przycisk, komora się zamykała, nastąpiło w tym wypadku nalewanie wody do komory, ja się podnosiłem, później otwierały się wrota, a przedtem miałem most. Taka ciekawostka, jak miałem w swoim życiu pierwszy most zwodzony, to był całkiem duży most zwodzony przy całkiem dużym ruchu. No, ruch był taki mniej więcej, że przejeżdżały, no, żeby was nie skłamać, około 10 samochodów na minutę, czyli taki coś tam jeździło. I to był całkiem spory most zwodzony, on był właśnie na ten kluczyk, on był całkowicie elektroniczny. Ale ja to pierwszy raz zrobiłem i menu i te wszystkie instrukcje były po niderlandzku. To było tak, że przypłynąłem łódką, zacząłem sobie czytać tą instrukcję i dotarłem do momentu, że mam zamknąć ruch drogowy. No i wciskam, zamknąłem ruch drogowy i patrzę, zaczyna się robić z jednej i z drugiej strony duży korek. No, a czułem presję, ponieważ to było tak, że przepisywałem sobie ten tekst do Google Translatora, już nie pamiętam, czego przepisywałem, czy robiłem zdjęcie, a ci ludzie tam czekali. I no, będąc trochę przyzwyczajonym do niecierpliwości drogowej z naszego kraju, no to po prostu przerwałem tą procedurę, podbiegłem na swoim brzegu, bo byłem na jednym brzegu, bo to z dwóch stron brzegu był korek. Podbiegłem do pani w pierwszym samochodzie i powiedziałem jej po angielsku, że przepraszam bardzo, pierwszy raz w życiu to robię, otwieram most u was, trochę zajmie. A ona powiedziała spoko, panie los. I wróciłem tłumaczenia i... No, żeby was nie skłamać, mniej więcej przęsło miało powierzchnię tej sali, czyli to było dość duże przęsło i pierwszy raz zobaczyłem właśnie, jaki ten klucz daje potęgę i zaczęło się powoli unosić takie przęsło, a ci ludzie byli totalnie wyluzowani, oni byli, nigdzie się nie spieszyli, byli przyzwyczajeni do tego, że tych mostów jest tam bardzo dużo. I właśnie tak właśnie otworzyłem swój pierwszy most. Nawet potem pokiwali, bo to, i jeszcze powiem, że to była dość długa procedura, bo ja byłem sam. No też ważne chciałem dodać, że w związku z tym, że nie byłem pewny stanu technicznego tej łódki, a przepisy w przypadku tej wielkości łodzi nie wymagają przeglądu technicznego, no to ja bałbym się kogoś zabrać, szczerze mówiąc. Zresztą tam warunki nie były specjalnie luksusowe, więc sam płynąłem i procedura była taka, że ja podpływałem do jednego brzegu przed mostem, wysiadałem z łódki, najpierw robiłem całą procedurę manewru do bicia do pomostu, documowania jej, zabezpieczenia jej, później biegłem do mostu, otwierałem most, później wracałem do łódki, odsumowałem ją, przepływałem pod mostem, znowu ją przycumowałem do pomostu po drugiej stronie mostu, wracałem do mostu i z powrotem zamykałem ten most i otwierałem z powrotem ruch drogowy. Więc jak się jest samemu, to ta procedura trochę czasu zajmuje, ale można się do tego przyzwyczaić. Miałem też taką sytuację, bo jak powiedziałem, ten kanał, to jest kanał, zaraz pokażę na mapie, to jest kanał wzdłuż granicy już niemieckiej, on jest po stronie holenderskiej i on jest bardzo rzadko uczęszczany. Ja tam tylko jeden jacht spotkałem w przeciągu dwóch dni na tym kanale. Nawet jeden Holender mi powiedział, że tutaj na tym kanale to pływa może jakieś 10 łódek miesięcznie i on był kiedyś stworzony do przewozu ziemniaków na barkach, a teraz nikt z niego nie korzysta. No to miałem taką sytuację, że miałem podobny most jak ten i nie mogłem go odpalić kluczem i nie wiedziałem, co się stało. Po prostu jeden z pierwszych mostów też, nie potrafiłem go uruchomić. No i był numer telefonu do centrali w Groningen, zadzwoniłem, powiedziałem, że nie mogę uruchomić tego mostu. No i pan powiedział, no dobrze, no to przyjedziemy za 2 godziny, proszę czekać, za 2 godziny przyjedzie serwis. I przyjechał serwis do tego mostu i okazało się, że żarówka była przepalona właśnie w takim światełku dla drogi wodnej, czyli dla żeglarzy. Facet otworzył to światło, z niego się wysypało pełno martwych komarów, bo te komary jakoś tam zablokowały tą żarówkę. Koleś wymienił żarówkę i most zaczął działać. Też taka sytuacja, ale 2 godziny czekałem. A teraz rzeczywiście obiecałem, że pokażę na mapie, jak... Przepraszam, ja na chwilę usiądę, bo tak mi będzie lepiej manipulować komputerem. To jest cała moja trasa, o której opowiem. Widzę, że już 40 minut opowiadam, przez strasznie szybko leci, więc postaram się już teraz szybciej mówić i szybciej pokazywać zdjęcia. Co, przepraszam, nie słyszałem? Spokojnie jak przy tym mocie. Aha, spokojnie jak się nie śpieszy, jak tym przed mostem. Bo tak naprawdę, słuchajcie, my jesteśmy tutaj teraz. Tu jest Holandia, ja może pokażę granice państwa, żebyście mogli sobie zobaczyć. Gdzie są? Nie. Aha, bo ja nie mam internetu, przepraszam. Momencie, no tak.
Ale rozumiem, że wszyscy pamiętamy, gdzie, tu jest Holandia, tu się kończy Holandia, tu są Niemcy, a tu jest Polska. I to jest mapa online, i na chwilę straciłem internet, ale może mi się za chwilę włączy. W każdym razie ta trasa mniej więcej tak wygląda, że tu jest właśnie ten kanał, o którym mówię. Tutaj z Holandii skręciłem na wschód, w kierunku Niemiec, później rzeką Ems przepłynąłem do kanału śródlądowego i tym kanałem śródlądowym przepłynąłem prawie całe Niemcy. Później po kanale śródlądowym kanał Łaba-Havela, później Havela-Berlin i z Berlina rzeką Szprewą i kanałem Odra-Szprewa do Odry. Dobrze, ale rzeczywiście to jest trochę tak, jak Piotr mówił, że rzeczywiście czas szybko leci, jak się mówi. Tu jest jeszcze Holandia, to jest ostatnie miasto w Holandii. Tu jeszcze była taka sytuacja, tylko opowiem, że czasami zdarza się tak, że człowiek traci wiarę w to, co robi. Mi się to zdarzyło. To jest drugi dzień mojego rejsu, wypłynięcie z Mariny. To był, żeby też powiedzieć, to był czerwiec 2020, ponieważ pojawił się COVID. Zaraz po tym, jak kupiłem łódkę, musiałem czekać, aż otworzą granice. Chciałem zrobić rejs w marcu, ale w marcu były granice zamknięte i udało mi się dostać do Holandii dopiero w czerwcu 2020 roku. I tutaj mam pierwszą marinę i tutaj jestem po tym kanale, na którym były te wszystkie mosty na korkę. Tam jest złapała burza. Okazało się, że te okna, które przygotowałem, nie są takie szczelne i one przeciekają. Ja tam strasznie zmarzłem, trochę się też zatrułem. I dotarłem do pierwszego takiego miasta, a jednocześnie ostatniego miasta w Holandii przed granicą z Niemcami. To się nazywało to miasto Ter Apel, pewnie źle wymawiam. I miałem duże zwątpienie. Po prostu byłem wymarznięty po nocy i stwierdziłem, że sprzedaję tą łódkę. Poważnie. Stanąłem w tym mieście na dwa dni, zrobiłem ogłoszenie na jednym z portali. Zaczęło pisać, dostałem około 500 zapytań, tak swoją drogą. Bo wystawiłem ją w cenie, po której ją kupiłem, też za około 700 euro. I czekałem na ofertę. Jednocześnie się osuszałem, wzmacniałem siły i zastanawiałem się, co robić. Ale jednocześnie nie umawiałem się z żadnym klientem, ale byli jacyś tacy cwaniacy lokalni, takie, no nie chcę, powiedzmy, że nie wyglądali wiarygodnie, szczerze mówiąc, którzy ze zdjęć, z ogłoszenia, oni byli właśnie lokalni, byli z tego miasta albo z okolic, to byli tacy rolnicy chyba, zorientowali się, w którym miejscu dokładnie stoję, po zdjęciach poznali, jaka to jest marina, jaki to jest pomost, jakie to jest miejsce i po prostu przyszli do mnie bez ostrzeżenia. I powiedzieli, że z przyjemnością kupią tą łódkę, ale byli bardzo podejrzani. I ja, jako że ta łódka była kupiona na firmę, bo ja też docelowo myślałem o czarterze, to w związku z tym, że była kupiona łódka, ja tylko powiedziałem im, że ja cię tylko mogę rozliczyć przelewem na konto, tak, żebym miał całkowicie zabezpieczenie, że oni przejmą odpowiedzialność za tą łódką, oczywiście umowa i tak dalej, nie chcę teraz wchodzić w sprawy formalne. Oni szczemiali, nie, absolutnie nie, żadne, damy ci gotówkę, weźmiemy ten jacht i tak dalej. I byli nawet trochę agresywni. Oni mnie trochę przerazili i powiedzieli, że przyjdą jutro. Więc ja stwierdziłem, no dobra, płynę dalej. Najwyżej w Niemczech ją wystawię. W Niemczech może ktoś ją kupi. I też jeszcze powiem, że jak wszyscy widzieli stan tej łódki, ona nadal nie wygląda dobrze, to w Holandii się z niej trochę śmiali. Mówili, matko, w jakim stanie jest ta łódka. Natomiast jak już popłynę w Niemczech, już mówili, że średnia łódka. A w Polsce ludzie podchodzili i mówili, ale fajna łódka, nie chciałby się sprzedać. To jest taka ciekawostka. Więc jak ona na warunki holenderskie, ona była dość słaba. I też jeszcze taka powiem ciekawostka, właśnie jak przypływałem do holenderskich marin, to nikt mnie nie pytał o dokumenty łódki. Nikt nie pytał o ubezpieczenie, ani o moje uprawnienia, tylko facet przychodził i oglądał, czy nie ma wycieku oleju. To było jedyne, co go interesuje. Szczególnie w przypadku tej łódki. W Niemczech już tam chcieli jakieś ubezpieczenia czy jakieś inne papiery, natomiast w Polsce czasami też wymagają różnych rzeczy. No i co? I w końcu co? Tutaj są zdjęcia, które wystawiłem. Tutaj jeszcze trochę pracuję przy silniku. Postaram się trochę przyspieszyć. No i w końcu zdecydowałem, że płynę. I tutaj jest jeszcze, były dwie śluzy i dwa mosty przed granicą. Tutaj było akurat w tym mieście było taki węzeł wodny i zbiegało się kilka częściej uczęszczanych dróg wodnych, jest trochę więcej jachtów.
No i tutaj jest stacja benzynowa przed granicą. Tutaj udało mi się zdać ten klucz i dostać za niego z powrotem 30 euro. Zatankowałem łódkę, jest taka stacja fajna właśnie na kanale. I jak widać tutaj już jest dokładnie granica niemiecka, jest informacja, że wpływam już do Deutschlandu. I to jest w zasadzie ten kanał, teraz powiem nazwę, to jest jeden z dwóch takich połączeń między Holandią a Niemcami. Jeden jest za pomocą rzeki Ren, a ja właśnie przepłynąłem takim bardzo rzadko uczęszczanym kanałem i ten kanał nazywa się Haren-Rutenbrick kanał, który właśnie prowadził i on się łączył z rzeką Ems. I tu jestem w Niemczech, taka ciekawostka, taki był stan wody w tym kanale po stronie niemieckiej. Tak jak Holendrzy bardzo mocno zwracali uwagę na jakość tych wód, to nie wiem dlaczego, ale jak płynąłem tym kanałem, to tak było bardzo dużo paliwa czy oleju na tym kanale. Tutaj dopływam już do miejscowości Haren, która ma muzeum morskie i jest żaglowiec, zaczyna się większy ruch. I tutaj już wypłynąłem na rzekę Ems. Zacząłem kierować na południe w kierunku zachodniego początku kanału śródlądowego i tutaj są gigantyczne śluzy, są gigantyczne przemysłowe śluzy, które mają po kilkanaście metrów różnicy poziomów. Czasami się sam śluzowałem, byłem jedynym jachtem, który się śluzował. Te śluzy miały obsadę kilku ludzi, którzy wzywali przez megafon. Tutaj w tym awanporcie są megafony, czasami są telefony i ja miałem akurat radio, więc ja czasami wywoływałem ich przez radio, że mam ochotę się śluzować. I zobaczcie, jaka ta łódka jest malutka w porównaniu z tym przedsionkiem śluzy. Ja jestem teraz na śluzie, na wale od śluzy, a łódka jest właśnie z tyłu i czeka na swoją kolej. No i tutaj w Niemczech już widać było, że najważniejsze są barki towarowe, one mają totalne pierwszeństwo. Często jest tak, że jachty czekały po 2-3 godziny na możliwość wejścia do komory śluzy, bo przed nimi pierwszeństwo miały barki, które wiozły olej, jakieś materiały sypkie. I tutaj też na rzece Ems zaczęło się już trochę mniej bezpiecznie robić i jakby nabrałem respektu dla innych użytkowników drogi wodnej, którą się poruszałem, ponieważ tutaj się gigantyczne barki z chemikaliami, z paliwami poruszają. To jest pierwsza barka, którą mijam i rzeczywiście miałem się na baczności. Starałem się trzymać prawej strony szlaku, bo czasami niektóre barki wytwarzały dość dużą falę i pierwszy raz miałem z czymś takim do czynienia. No ale później się przyzwyczaiłem, bo właśnie tu mnie taka gigantyczna barka mija. Tu jestem w jednym z miast niemieckich, gdzie robiłem zakupy właśnie. Bardzo fajnie mieć rower na łódce i można się poruszać rowerem. Bardzo to lubię. O, tutaj właśnie jedna ze śluz na rzece Ems. Bardzo fajna w ogóle rzeka, bo ona jest skanalizowana i nie ma takiego dużego prądu i bardzo fajnie można pływać, ale jak się wchodzi właśnie się do komór tych śluz, to człowiek się czuje malutki. To jest po prostu wielka komora. Różnica metrów dochodziła właśnie do kilkunastu metrów i czasami ta woda bardzo, bardzo szybko napływała, bardzo kołysała łódką, były takie bardzo dziwne prądy. To akurat jest jedno ze śluzowań, kiedy sam śluzowałem się w takiej wielkiej śluzie. Taka procedura śluzowania czasami zajmuje około 10 minut i ta woda czasami jest 15 metrów różnicy, w 10 minut właśnie ta woda napływa, a długość tej śluzy nam może dochodzić nawet do 200-300 metrów, one są bardzo duże. O, tu jest wnętrze tej śluzy, ale i tak później będą jeszcze większe te śluzy. Tu się właśnie sam śluzuje, czyli muszę się przekładać cumami na polerkach czy na drabince, cokolwiek się tutaj zdarza i no, trzeba walczyć z tym prądem, jest trochę niebezpiecznie, ale zawsze miałem pod ręką radio i gdyby coś mi się stało, to pewnie bym to zgłosił, ale ta woda, która napływa albo wypływa, szczególnie najniebezpieczniej jest jak woda napływa. To jest dość mocno gwałtowna. Ja starałem się zawsze stawać w tylnej części komory, bo zauważyłem, że woda napływa głównie od przedniej części komory. Tutaj jest rzeka Ems, jedna z większych elektrowni jądrowych niemieckich. Właśnie mijam, taka ciekawostka. A tutaj miałem takie dłuższe oczekiwanie na śluzę, też na rzece Ems, gdzie stanąłem koło takiej większej barki w stylu holenderskim. To jest barka robiona też na bazie barek transportowych holenderskich, tak zwanej Tjalki. No i tak się zaprzyjaźniłem tutaj z ekipą, to była ekipa niemiecka i w dalszą część drogi do samego kanału śródlądowego płynęliśmy razem. A oni mi też zaproponowali, że... Przepraszam, że przerwę. Tak, proszę bardzo.
Renault albo Dacia Duster zablokowała tego gościa, nie chcą ściągać policji. To nie moja. Biały dostawca jakiś? Nie? Poszedł do toalety. Przepraszam. Dacia Duster albo Renault Kangoo? No. W toalecie, więc. Wracajmy nie do moja. Dziękuję. Nie, Niemcy z tej dużej barki zaproponowali mi, żebyśmy się śluzowali razem na takiej zasadzie, że skoro jestem ja, ponieważ jak się śluzuje, tam chyba też może zaraz znajdę filmik, jak to się dzieje. Polega to na tym, że ja muszę kontrolować dziób i rufę statku swojego i ja operuję jako jedna osoba stojąc na śródokręciu, czyli na środku kadłuba i operuję na dwóch cumach, czyli dwie cumy od dziobu i od rufy są przymocowane najczęściej do drabinki takiej śluzy i ja muszę zdążyć z napływającą albo opadającą wodą, żeby się równolegle do podnoszenia albo opadania łódki zdążyć przekładać po tych drabinkach. I to jest generalnie zadanie dla dwóch osób i czasami jak dwie osoby to robią, to czasami dochodzi do jakichś wypadków. Ja to robiłem sam, z dwoma cumami próbowałem utrzymać dziób i rufę, żeby za mocno nie odchodziły od ściany komory. A więc oni bardzo, bardzo mili ludzie na tej właśnie, ta barka jest bardzo luksusowa w środku, płynęli do Berlina, czyli też w moją stronę, ale później się trochę rozdzieliliśmy, bo oni stali w innej marinie, bo się nie mieścili do każdej mariny. Zaproponowali mi, że jak będę wchodził do śluzy, to się mam doczepiać do ich burty, oni się będą śluzować, a ja będę tylko przywiązany do nich i nic nie muszę robić na śluzach, i było całkiem fajnie. Tu jest kolejna śluza, też bardzo duża, o, więc tak to wyglądało, jak widzicie, szanowni państwo, tutaj po lewej stronie stoi ta luksusowa barka, a ja jestem do nich przypięty, ja nic nie robię, sobie siedzę, oglądam, a dwie osoby z załogi na tej barce się przekładają tutaj na tych polerkach, pewnie się przekładali, albo na drabince, jeżeli jest drabinka. Dobrze. Tu jest kolejna śluza. Nie, to jest ta sama śluza, tylko już woda podniosła. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest ta sama śluza na dole, a tu jak napłynęła woda, to jest na górze. O, tu jest filmik właśnie, jak się zamykają te wrota, ale patrząc po ich wysokości, jestem raczej teraz na górnej wodzie i chyba będę opadał, ale nie jestem pewny. Przewinę, żeby było szybciej, a się wolno zamyka. W każdym razie takie prądy, czasem gwałtowne, nawet pojawiały się od takich dużych śluz, wrót, czasami były grodzie, czasami wrota i no jednak najgorzej było, jak woda napływała. O, tu jest jeszcze raz ta barka, bardzo, bardzo im dziękuję za pomoc, byli bardzo mili, po prostu płynęliśmy sobie łeb w łeb po tej rzece Ems i sobie patrzyliśmy na siebie, a na śluzach pomagali mi i przyczepiamy. Tu płynie bardzo, bardzo duża barka i zawsze jak coś takiego dużego płynęło, to robiłem zdjęcie. O, często jest tak właśnie, że jeżeli chodzi o ten transport komercyjny, to tutaj ludzie spędzają po kilka tygodni czasem na tych barkach, tych dużych. To jest przykład, że właśnie ktoś z załogi po prostu samochód sobie postawił na rufie i to było normalne i bardzo dużo barek pływało, miały dwa albo jeden samochód osobowy, bo to było tak, że jak się zmieniały załogi, to oni mieli taki tam żuraw przymocowany, który był w stanie unieść ten samochód i położyć go na brzeg i jak się załogi wymieniały, to po prostu miały jak wracać do siebie do domu, a często to się na jakichś terenach, gdzie nie było żadnego transportu publicznego, gdzieś na jakichś wioskach, tam po prostu gdzie był port, dokonywało się tych wymian załóg, dlatego dużo barek właśnie miało na swoim pokładzie samochody załogi osobowe. A tu jestem już w Niemczech, chyba nadal rzeka Ems, nadal śluza po śluzie idziemy w górę rzeki. A tutaj już jestem na kanale śródlądowym, była jedna z moich bardziej ulubionych marin, Marina Recke. Pływałem w takim trybie, że w ciągu dnia starałem się robić jak najwięcej kilometrów, a na wieczór znajdowałem miejsce po stoju, starałem się stać w marinie. Jako że akumulator nie był najlepszej jakości, to starałem się stawać w marinie, żeby doładować akumulator, uzupełniać zapasy wody, w miarę możliwości pójść do sklepu. I bardzo mi się spodobała pierwsza marina na kanale śródlądowym. Ja już z rzeki Ems skręciłem na wschód, na kanał śródlądowy, który prowadzi do Berlina i dalej do innymi kanałami do rzeki Odry, polskiej granicznej. I tutaj przypłynąłem do mariny i była taka miła procedura, że bez pytania kazali mi usiąść, wypełnić dokumenty i do dokumentów od razu dawali piwo. Oczywiście za piwo musiałem zapłacić, ale uznali, że zapłacę, co zresztą z przyjemnością zrobiłem, bo później następne zamawiałem. Oczywiście oficjalnie chodzi o piwo bezalkoholowe, jeżeli chodzi o
ustawę w wychowaniu trzeźwości, zaznaczam, że chodziło o piwo alkoholowe. Bezalkoholowe, bezalkoholowe. Musisz tak. mrugnąć. Tak, chodziło o piwo bezalkoholowe. Tu jest dalej kanał śródlądowy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy mam coś powiedzieć. To jest duża. Niemcy wybudowali sobie na początku XX wieku, zaczęto budowę, bo nawet już trochę wcześniej, wybudowali sobie przez całe Niemcy ze wschodu na zachód kanał, który połączył wszystkie rzeki, większość rzek, które biegną z północy na południe, po to, żeby sobie po prostu ułatwić transport. I w zasadzie większość takiego transportu wodnego właśnie opiera się o taką tętnicę, drogę wodną, która biegnie przez Niemcy i właśnie ten kanał biegnie, czyli on biegnie praktycznie od granicy z Holandią do, no prawie, że do Berlina przez już inne kanały, kończy się w okolicach Magdeburga. I no jest to bardzo duża droga wodna, po której jest bardzo duży ruch statków w środku śródlądzia, daleko od morza. No i co ciekawe, na tym kanale jest bardzo mało śluz. Oni starali się robić tak ten kanał, żeby ten transport dokonywał się bardzo szybko. Tam są chyba 2 albo 3 śluzy. I przez chyba 200 km albo niecałe 200 km płynie się jak na autostradzie. To jest po prostu autostrada wodna. Bez żadnej śluzy i akurat 21 czerwca w mojej urodziny udało mi się zrobić dystans 100 km w jeden dzień na tym kanale. Czyli wypłynąłem rano, jak dopłynąłem do miejsca, gdzie zatrzymałem się na noc, to zrobiłem równo 100 km. Właśnie dzięki temu, że nie było śluz, że nie było miejsc, na których się zatrzymywałem po 15 minut albo po pół godziny, a czasami nawet po 3 godziny. I to jest właśnie duża zaleta tej drogi, że oni ją tak zaprojektowali, żeby nie było stopni wodnych i żeby można było szybko przetransportować się na setki kilometrów na zachód albo na wschód. O, tak się nazywa po niemiecku Mittellandkanal. Kolejna barka mnie mija. A tutaj mamy, ja sobie tylko zerknę, które to jest. Tutaj jesteśmy w miejscowości Minden. I pewnie Państwo znacie, tu jest taki akwedukt na tym kanale śródlądowym, gdzie pod spodem płynie rzeka, właśnie jaka to jest rzeka, rzeka Wezera, pod spodem płynie rzeka Wezera, a na górze akweduktem jest kanał śródlądowy i właśnie tutaj stanąłem sobie na tym akwedukcie, żeby zrobić zdjęcie skrzyżowania na dole. Też jest droga wodna, po której można płynąć, jest to rzeka Wezera, na górze kanał śródlądowy, na którym właśnie płynąłem. Takie akwedukty są dwa. Ten jest taki, na którym sobie można zdjęcie zrobić, ponieważ drugi jest nad Łabą i jest tak gigantyczny, że jest taki ruch, że nie można tam się zatrzymywać, jest zakaz zatrzymywania, a poza tym te osłony boczne są tak wysokie, że nie widać rzeki na dole i tam po prostu przepłynąłem się, a tutaj mogłem się zatrzymać. Okej, dobrze, gdzie ja jestem? Momencik. A tu jest z drugiej strony właśnie to skrzyżowanie tego akweduktu. Tu stoi pasta, na dole Wezera, na górze kanał śródlądowy. Ja sobie też zdjęcie zrobiłem. Dalej przepływam przez Hanower. Tutaj w Hanowerze była pierwsza duża śluza, gdzie tam było chyba około 16-17 metrów różnicy poziomów i dość dużo. Tak mniej więcej to wyglądało z dołu. No i ja po prostu musiałem po tych polerkach się przekładać, jak woda się nabierała. Takie napełnianie tej śluzy około 10 minut trwa. Tutaj są wrota tej śluzy. To ja na tle wrót. No i dalej kanał śródlądowy. Tutaj jestem w miejscowości Wolfsburg, gdzie jest siedziba Volkswagena i główna fabryka Volkswagena. Sobie takie zdjęcie zrobiłem. Pasta się zatrzymała na chwilę. Zwiedziłem sobie część tego miasta. Kolejne. Tutaj już jestem w Niemczech Wschodnich. Też chyba już na kanale i chyba nadal na kanale śródlądowym. Powoli wpływam w te jeziora. Po kanale śródlądowym był kanał, już powiem, zaraz sobie sprawdzę, żeby Państwa. Później był kanał Łaba Havela i później kawałek był rzeki Havela i tutaj się znalazłem już na takim bardzo terenie, takim bardzo ładnym terenie, to są, można powiedzieć, można to porównać do jezior mazurskich trochę, tylko to jest zdecydowanie większe.
Berlin po swojej zachodniej części ma taką wielką sieć jezior, które są dalej przedłużeniem właśnie tego kanału śródlądowego. One się wiją przez naprawdę wiele kilometrów i tu jest i między innymi poprzez jedno jezioro przebiega ten słynny most szpiegów. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, jest most, który był mostem granicznym między NRD a zachodnimi Niemcami. I ten most jest głównie znany z historii takiej, że na tym moście właśnie dokonywano wymiany szpiegów, jak jakiś złapali i się dogadali, żeby po prostu się nimi wymienić. I właśnie też przepływałem pod tym mostem, on jest niedaleko Pocztamu, właściwie między Pocztamem a Berlinem. To jest ten most z drugiej strony. Tutaj trochę skręciłem z tej drogi, odbiłem trochę na Pocztam, bo szukałem stacji paliw, mi się paliwo kończyło i te stacje paliw, które miałem zapisane dziś na mapie, były zamknięte, więc odbiłem trochę na Pocztam i zatankowałem. A tu już jestem w Berlinie. Krótko powiem na temat Berlina. Jeżeli chodzi o drogę wodną przez Berlin, przez centrum, bardzo chciałem przepłynąć przez centrum Berlina. Są dwie alternatywne drogi wodne, bo można ten Berlin ominąć. Ale mi zależało na tym, żeby mieć fajny filmik. I zasada jest taka, że po pierwsze, żeby móc to zrobić, trzeba mieć radio na pokładzie, a druga zasada jest taka, że trzeba znać język niemiecki. Ja nie znam języka niemieckiego, a to dlaczego? To nie jest żadna dyskryminacja, tylko polega to na tym, że na rzece, w centrum Berlina jest bardzo duży ruch statków, przede wszystkim wycieczkowych, i żeby nie doszło do jakiejś kolizji, trzeba prowadzić stały nasłuch radiowy i trzeba mieć możliwość komunikacji w ich języku. Jeżeli tego nie można zrobić, to należy poczekać do godziny 19. I od 19 kanał, właściwie to jest rzeka. Rzeka jest otwarta dla wszystkich i można przez ten Berlin przepłynąć. I ja czekałem do 19. Ja w tym czasie wziąłem znowu jubilata 2 i sobie pojeździłem po Berlinie, po centrum Berlina. Dzięki jubilatowi wierzymy, że kolega tak był. No właśnie. O, to jest brama brandenburska, sobie pojeździłem troszeczkę, czekając właśnie na tą 19 godzinę. Znowu oczywiście obowiązkowo właśnie jubilat 2 i moje podróżne jubilacie. Właśnie nie wiem, czy to jest bardziej historia o tym, jak jeździłem rowerem po Europie, niż jak pływałem łódką po kanałach. O, tutaj znowu jest rower. To, co bardzo ważne, to też możecie zapytać się, jak sobie radziłem w tej gęstej siatce dróg śródlądowych. Radziłem sobie też w ten sposób, że korzystałem z grup na Facebooku dla żeglarzy wodnych i często zadawałem tam pytania, gdzie mogę się zatrzymać, albo gdzie mogę płynąć, jakie są warunki, czy tam można wpłynąć, czy tam nie można wpłynąć, czy jest sens, czy nie. No i koledzy z grupy, szczególnie żegluga śródlądowa wczoraj, dziś i jutro, chyba tak się nazywa, mogłem coś przekręcić, bardzo mi pomogli i jestem im bardzo wdzięczny za pomoc, bo właśnie dali mi dużo rad, a szczególnie mi dawali rady, gdzie można się zatrzymać na noc, ponieważ właśnie wokół Berlina jest dość ciasno, tam jest dużo jednostek i nie wszędzie można się zatrzymywać, albo na przykład nie w każdej marinie się można zatrzymywać. Tutaj powiększę to zdjęcie, tutaj płynę przez centrum. To jestem ja, znowu. Tutaj już jestem na kanale Szprewa-Odra, a właściwie ona się nazywa dokładnie Odra-Szprewa. Odra-Szprewa się nazywa fachowo. I tutaj już płynę w kierunku polskiej granicy i się nie mogę doczekać. I akurat nie zdążyłem na przedostatnią śluzę. Była zamykana o danej godzinie, więc sobie zacząłem chillować z tej przypomości i czekałem do rana, a jednocześnie wieczór w bardzo miłej atmosferze, w ciszy i spokoju, bo dookoła były lasy i bardzo czysta woda, tam sobie spędziłem. No i już wypłynąłem na Odrę. Jestem właściwie tuż, widzę, bo tu jest strona niemiecka, a to jest już, zrobiłem zdjęcie mostu autostradowego w Słubicach, ponieważ wiele razy przyjeżdżałem tym mostem i widziałem Odrę, a zawsze marzyło mi się, żeby płynąć w tym miejscu i właśnie zrobiłem zdjęcie z drugiej strony, właśnie jak płynę Odrą i jest most autostradowy w Słubicach. No i dopłynąłem do Koszczyna nad Odrą. Pierwszy etap rejsu został zakończony. Cała podróż mi zajęła około 14 dni. Dopłynąłem pod koniec czerwca. Tutaj okazało się, że w Warcie jest zbyt niski stan wody, żeby dopłynąć do Poznania, ponieważ była susza.
i zostawiłem jacht w Koszczynie, wróciłem do Poznania i czekałem na wyższy poziom wody. A tutaj już jest dokładnie jesień, minęło kilka miesięcy, mamy jesień, czyli dokładnie październik 2020, dwóch kolegów wodniaków płynęło trasą z Koszczyna nad Odrą do Poznania i zaproponowało mi, że będziemy płynąć razem, bo znaleźli mnie na Facebooku i na forach, zobaczyli, że stoję w Koszczynie, więc zaproponowali, że popłyniemy w trzy łódki do Poznania, w górę rzeki. Oczywiście z przyjemnością się zgodziłem, żeby poznać nowych kolegów i właśnie spotkaliśmy się tutaj w Koszczynie, oni chyba z Wrocławia płynęli, spotkaliśmy się w Koszczynie i zaraz się będziemy łączyć. I się połączyliśmy burta w burtę, tak to wyglądało mniej więcej, i zdecydowaliśmy się, że płyniemy do Poznania, ponieważ wszyscy w trójkę jesteśmy poznaniakami i płynęliśmy do naszego właśnie rodzinnego miasta. To jest październik, już więcej trochę wody się pojawiło w barcie. O, tutaj wygląda też z boku, jak nasze trzy jachty płyną ze sobą. Tu jest Pasta po lewej. A tutaj się zatrzymaliśmy, właśnie tak nasze wyglądają trzy jachty. Zatrzymaliśmy się w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim i poszliśmy na obiad albo na kolację. No i zdarzyła się taka sytuacja, że jednym koledze popsuło się sprzęgło i się musieliśmy rozdzielić i kolega holował tą granatową, ciemnogranatową łódkę, a ja płynąłem obok, bo pojawiły się problemy techniczne. No ale okazało się też na końcu, że temu drugiemu koledze też się popsuła łódka, coś mu się popsuło z wałem chyba, albo ze siłą, już nie pamiętam dokładnie. I musieliśmy awaryjnie wylądować w Chorzępowie, to jest miejscowość koło Międzychodu. Po prostu się, koniec końców Pasta, czyli moja łódka, scholowała wszystkie trzy łódki w okolice Chorzępowa i tam się zatrzymaliśmy i mieliśmy przymusowy postój w Chorzępowie. Mi też się na końcu coś popsuło, popsuło mi się sterowanie silnikiem i zdecydowaliśmy się, że kończymy na razie tą część rejsu w Chorzępowie. No tutaj kilka widoków Warty. Warta jest bardzo piękną rzeką. Jesteśmy już rzeczywiście w Polsce. A tutaj właśnie koledzy się holują, ja płynę koło nich. Tutaj z jednym kolegą staliśmy w Międzychodzie. Jest dość brudny ten port, dużo rzęsy wodnej. A drugi kolega, który miał problemy właśnie ze skrzyniobiegów, został na środku rzeki, ponieważ nie byliśmy go w stanie pod koniec dnia dalej holować i wróciłem się po niego rano, żeby go holować do Chorzępowa. A tutaj właśnie płynę po kolegę. Tutaj bardzo piękne krowy nad rzeką. Tutaj już holuję kolegę do Chorzępowa, a kolejny kolega podpłynął do nas, żeby nas dalej wyciągnąć, żeby nam pomóc, bo było bardzo ciężko. Jeszcze kolejna, czwarta łódka nam pomaga w holowaniu. Tutaj mi się popsuło sterowanie silnika też w Chorzępowie, więc trzy łódki skończyły uszkodzone w Chorzępowie i zabraliśmy się za naprawę. Ja przy okazji zdecydowałem się, że skoro mi ta łódka przeciekała, to w Chorzępowie zabrałem się za porządne robienie tych ram okiennych, więc zacząłem powoli realizować wizję remontu łódki. Sprawdziłem kompresję tłoków w silniku, zacząłem się też brać za silnik, sprawdziłem wtryskiwacze, wymieniłem wtryskiwacze. Tutaj ktoś nam zrobił zdjęcie, jak stoję właśnie. Aha, i tutaj jest tak, że po Chorzępowie koledzy przetransportowali moje, bo ja akurat nie miałem czasu wtedy, przetransportowali z Chorzępowa w grudniu 2020 moją łódkę do Obornik. I postanowiłem, że na razie zatrzymam się w Obornikach, bo tam jest całkiem przyjemna przystań. Polecam u Kowala, przystań Kowale. I postanowiłem, że na razie Pasta stanie w Obornikach i ja ją doprowadzę kabinę do takiej użyteczności, żeby nie przeciekała. A w międzyczasie wylądowałem, zabrałem się za też podnoszenie kabiny, ponieważ ona była dla mnie za mała, więc było dużo takich prac ślusarskich i jednym z elementów tych prac było to, że kawałek metalu wleciał mi w oko i skończyłem w szpitalu z kawałkiem metalu w oka. Miałem oczywiście okulary, ale ten element metalowy jakoś tak wszedł bokiem w te okulary, więc byłem przez chwilę kontuzjowany. A tutaj już jest Pasta po remoncie. Już widać, ma inne uszczelki, ma czarne uszczelki i ma podniesioną kabinę.
I następnie w czerwcu, to już minęło trochę czasu, w czerwcu, czyli od grudnia 2020 do czerwca 2021 robiłem łódkę w obornikach, podniosłem kabinę, wymieniłem wszystkie uszczelki na szybach, łódka przestała przeciekać, zaczęła być jeszcze trochę lepiej wyglądać i zrobiłem rejs do Poznania. I tutaj płynę do Poznania, tu się zatrzymałem na chwilę w gminie Czerwonak. Łódka ma już trochę wyższą kabinę, a to jest historyczny moment, ponieważ łódka przypłynęła wreszcie po, można powiedzieć, po roku od wypłynięcia z Holandii i od ponad roku od kupna, od prawie półtora roku od kupna przypłynęła do swojego portu macierzystego, ponieważ łódkę jak rejestrowałem, to chciałem koniecznie, żeby była zarejestrowana w moim rodzinnym mieście i miała na rufie napisane Poznań. I właśnie pasta pierwszy raz przybywa do swojego rodzinnego, do swojego portu macierzystego. Tutaj kolega mi zrobił zdjęcia, jak jestem na warcie. Tutaj zatrzymałem się w Marinie Poznańskiej. Taka ciekawostka, Marina Poznańska jest tylko otwarta właśnie w miesiące letnie i jest za darmo. Tutaj właśnie przypomniałem. No i dalej w Poznaniu zrobiłem takie drobne prace. Też ją malowałem, też robiłem drobne poprawki. No i następnie, jak minęło lato, w czasie lata pasta służyła dzielnie nam do imprez w centrum Poznania. Dużo znajomych zapraszałem, było bardzo fajnie. Trochę mniej pracy robiłem, a więcej się imprezowało, bo świętowałem to, że ona przypłynęła do swojego macierzystego portu. Postanowiłem nią dalej płynąć. A dlaczego? Ponieważ mniej więcej wiedziałem, jaki jest stan tej pasty, tej łódki, ale cały czas nie byłem pewny, jak wygląda dno. I miałem duże wątpliwości do dna, bo to nie było sprawdzone. I nie chciałem się bawić w żadne wyciąganie tego traktorem czy dźwigiem. Ludzie różne rzeczy stosują, czasami z niepowodzeniem. Chciałem to zrobić profesjonalnie i wymyśliłem sobie, że chcę dopłynąć do Gdańska. I generalnie plan był taki, żeby pasta na dłużej została trochę w okolicach Gdańska, żeby się poruszała, gdzieś tak mniej więcej na tej linii Gdańsk-Elbląg, ponieważ tam są świetne warunki do pływania i też ja bardzo lubię tą część Polski. A poza tym pod Gdańskiem istniała marina, która miała w miarę przystępne cenowo tak zwaną bramownicę do wyciągania łodzi. To pokażę zdjęcia na końcu, po prostu była możliwość takiej bezpiecznego i w miarę cywilizowanego wyciągnięcia tej łódki, to się nazywa travel lift też, z wody i inspekcji dna i ewentualnie dokonania tam jakichś napraw. Więc wypłynęłem z Poznania w kierunku Konina i po drodze właśnie tak więcej łódka była tankowana, szedłem z takim wózeczkiem sobie do najbliższej staczki, czasami 2, czasami 3 km ją tankowałem. Tutaj już jest warta Marina Lund. Myślę, że jestem chyba teraz najbliżej Kalisza, mniej więcej. Na zewnątrz. Na zewnątrz, to znaczy? Przepraszam. Bo tam jest taki... Tam się nie wejdzie. Tak, to jest wewnętrzny basen. To jest zawolone często. Ale nie miałem większego problemu, szczerze mówiąc. Tutaj dopływam do Konina. Konin, śluza w Koninie i powoli przygotowuje się do wejścia na kanał Ślesiński, który prowadzi w kierunku już jeziora Gopło. A tu jest kolejna śluza, to jest druga śluza na kanale Ślesińskim. No i właśnie tak wyglądała bardzo, jakbym pływał po trawniku się czułem. A tutaj już jestem na jeziorze Gopło. To jest cały czas, z tego, to jest październik 2021. Próbuję płynąć w kierunku Gdańska cały czas. I to jest, powiem szczerze, moje najbardziej ulubione miejsce na tej całej trasie. Moje wielkie odkrycie to jest kanał górnonotecki, który prowadzi z jeziora Gopło, w kierunku kanału Bydgoskiego. I on jest prawie, że w ogóle nie używany. Nie spotkałem po drodze żadnej jednostki, która wypłynęła. A jednocześnie jest bardzo fajny, ta woda jest w miarę uregulowana, czułem się tam bardzo bezpiecznie, a w ogóle tam jest tak bardzo urokliwie, ponieważ jest cisza, spokój, nie jest to bardzo szeroki kanał, bardzo mi się podobał. Jedno z piękniejszych miejsc, jeżeli kiedykolwiek będę może miał jakąś barkę, to właśnie chciałem, żeby właśnie na kanale górnonoteckim. Tutaj jedna z miejscowości po drodze, to były czasy, kiedy zapłaciło się za śluzy, musiałem stanąć w miejscowości Barcin na tym kanale, też bardzo ładna miejscowość, bardzo mi się podobała i wyskoczyć na chwilę do banku spółdzielczego, wypłacić gotówkę, żeby mieć na śluzy. Ale dalej, kanał Górnonotecki.
Będąc już bardzo blisko kanału Bydgoskiego, pojawiła się taka przeszkoda wodna. Bobry ścięły drzewo i to drzewo przewróciło się poprzek kanału. Koledzy poprzez internet radzili mi, żeby tam po tej stronie mniej więcej próbować przepłynąć, ale nie chciałem ryzykować i stwierdziłem, że zadzwonię do Polskich Wód, do kierownika śluzy i poproszę o usunięcie tego drewna i że to tu jest właśnie drzewo przewrócone przez bobry. Tak to wyglądało, a tu jest żaba. A tu jest, przepłynęła ekipa z najbliższej śluzy, z Wód Polskich i na drugi dzień rano usunęli to drzewo dla mnie i odblokowali kanał i mogłem przepłynąć dalej. Tutaj już z kanału Górnonotyckiego wpłynąłem na kanał Bydgoski, śluzy kanału Bydgoskiego. To jest już Bydgoszcz, to już jest rzeka Brda. No i jestem w Bydgoszczy, osiągnąłem kolejne miasto wojewódzkie. Tu też chwilę postoju była, bardzo mi się to podobało. A tutaj już przejechałem całą Bydgoszcz i wypłynąłem na Wisłę. I tutaj wypłynąłem, to był 8 października, wypłynąłem na Wisłę. Wisła miała bardzo wysoki stan i bardzo mi się dobrze po niej w ten dzień pływało. Natomiast spędziłem noc między Grudziądzem a Bydgoszczą. I w ciągu nocy woda bardzo mocno opadła. Poziomy wody na Wiśle są bardzo zmienne i tutaj zaczęły się gigantyczne problemy, ponieważ ja Państwu pokażę mniej więcej, jak się pływa po Wiśle. Po niej się pływa w bardzo specyficzny sposób. Jeżeli sobie nie wiem, czy to widać, jeżeli sobie przybliżymy moją ścieżkę z GPS-a na Wiśle, to po Wiśle się mniej więcej płynie tak, czyli są oznakowania, co około pół kilometra, czasem więcej, informujące, że należy przeciąć środek rzeki i przykleić się do następnego brzegu. I tak w kółko. Wynika to też, ja nie jestem hydrologiem, ale to ma związek właśnie z meandrycznością trochę tej rzeki. Polega to na tym, że powstają łachy co jakiś czas i w ramach tego koryta masy wody meandrują i tworzą też taki wewnętrzny meander i trzeba po prostu unikać tych płycizn i łach, posługując się znakami, właśnie odbijać. I to się po prostu pływa po znakach. Te oznakowania są na tej Wiśle, one są trochę niekompletne. Czasami jest tak, że ich brakuje i człowiek nie widzi znaku informującego, że należy odbić na drugi brzeg i się po prostu wbijał na łachę. I powiem szczerze, jak przeanalizujemy ścieżkę z GPS-a, to dużo się zdarza właśnie takich rzeczy, a to polegało... Proszę nie patrzeć na te łachy na tym zdjęciu satelitarnym, bo to zdjęcie satelitarne jest z 2018 roku. Te łachy się też przesuwają, te wypłucenia się przesuwają co roku. One są w innych miejscach, więc to zdjęcie do niczego się, satelitarne się do niczego nie przydaje. No i po prostu było tak, że w wielu miejscach nie było tych znaków informujących i ja się wbijałem pastą na płcizny. Dobrze, że na piach, ale bardzo mnie to dużo stresu kosztowało. Zdarzało się tak, że się wbijałem na taką płciznę i przez 20 minut nie mogłem z niej wyjść. I były takie momenty, że ja już myślałem, o kurczę, ja tutaj zostanę na stałe, będę musiał wzywać pomoc na 112 i po prostu nie wyjdę z tego. A jeszcze dodatkowo sytuacja wyglądała tak, że jak się wbijałem na płciznę, to nurt rzeki obracał mnie bokiem do nurtu rzeki i bardzo mocno, o jakieś 45 stopni przewracało mi łódkę. Po prostu woda zaczęła zasypywać moją łódkę, tak że ona się przechylała bokiem równo z biegiem tej rzeki. I były takie momenty, że ja myślałem, że całkowicie mi tą łódkę przewróci. Nawet w jednym momencie byłem gotowy do wskoczenia z wody, a było bardzo zimno, bo to był październik i temperatury w nocy jak spałem, to się pojawiał szron ran. Rano widziałem dużo szronu i czasami lodu na łódce i było bardzo zimno. I miałem kilka takich miejsc przed Grudziądzem na Wiśle, bardzo wykańczających psychicznie, bardzo nerwowych, że wbijałem się na piach. Na szczęście to był piach, a nie na przykład konary, które mogłyby mi przebić po szycie. To były chyba takie 4 miejsca, gdzie się po prostu wbiłem i przez 20 minut walczyłem, przechylałem łódkę, dawałem na wsteczny, próbowałem wyjść z tego piachu i za każdym razem na szczęście mi się udawało, ale za każdym razem bardzo dużo nerwów mnie to kosztowało, a jeszcze dodatkowo się dość mocno wychłodziłem i stwierdziłem, że pływanie w takiej pogodzie, przy takiej temperaturze, jeszcze w takich warunkach jest
niebezpieczne i zdecydowałem się ostatecznie, że zakończę ten sezon w Grudziądzu. W Grudziądzu jest bardzo fajna marina, polecam. Przypłynąłem do mariny, powiedziałem, że wszystko wskazuje na to, że zostaje na zimę. Pasa zostaje na zimę, to był październik. Przycumowałem, to jest akurat taki piękny poranek, że była mgła, dość zimno. To jest właśnie ta marina. Przycumowałem i zostawiłem pastę na zimę. Odwiedzałem ją co miesiąc, żeby dokonać opłaty za marinę, bo takie tam były zasady, jak się płaci gotówką. A tutaj akurat zimowe zdjęcia, jak już trochę lodu było, to, w tym, to ktoś zrobił zdjęcie z drona na portal dotyczący Grudziądza i tu jest pasta, stoi. Jako jedyna łódka została, bo wszystkie powyciągali już z wody na zimę, a ja postanowiłem zostać ze względu na to, że ma stalowy kadłub, a jednocześnie nie było możliwości wyciągnięcia jej ze względu na wagę, ponieważ tutaj te łódki, które zostały wyciągnięte, one są plastikowe, a moja była stalowa i rozmawiałem z firmą dźwigową, która się nie zdecydowała jej wyciągnąć na tym nabrzeżu, ponieważ musiała być duża dźwignia, dużo by musiał się wysięgnąć i nie dałby rady tej pasty wyciągnąć. Pasta około 7 ton ważyła. O, a to będzie później, dobrze. No i minęła zima i mamy teraz, już powoli kończę. Mamy teraz kwiecień 2022, czyli niecały rok temu. Decyduję się 10 kwietnia odpalić pastę, przyjechałem do Grudziądza i dalej kontynuować drogę. I to jest Wisła. Tutaj już starałem się zrobić ten rejs w momencie, kiedy Wisła w tym kwietniu miała najwyższy poziom możliwy wody, jaki był. Obserwowałem codziennie stan Wisły i zdecydowałem się taki, żeby był w miarę bezpieczny, a i tak raz mi się zdarzyło zakopać na tej trasie. I szczerze mówiąc, tu jest zamek w Gniewie, mijam zamek w Gniewie i zdecydowałem się, że już mam dosyć Wisły i chciałem jak najszybciej uciec i uciekłem przy pierwszej lepszej okazji na rzekę Nogat. Nogat, dobrze. Uciekłem na rzekę Nogat. Tutaj jest Biała Góra, śluza w Białej Górze. Nie było się do czego przymocować. Czekałem do rana i zakotwiczyłem na polu, żeby łódka się trzymała. Tutaj spędziłem noc, tak wygląda kotwica na polu. Tak. No, to było najbezpieczniejsze, ponieważ nie wiem, czy Państwo też wiecie, ale przywiązywanie się do znaków takich informacyjnych może być karane i też może być niebezpieczne. Zresztą ten znak nawigacyjny tam nie był specjalnie dobrze umocowany, więc jednak postanowiłem, że jednak bezpiecznie będzie rzucić kotwicę na pole komuś. A tutaj jest widok z góry, jak czekam przed śluzą, muszę czekać do rana, aż mnie... Tutaj przy okazji w paście nie działały wszystkie zegary, ja je powymieniałem, tu jest przykład właśnie odobornik, zrobiłem 80 godzin. A to już jestem na Nogacie, docieram do Malborka, mijam Malbork. Właściwie stanąłem w Malborku na kilka dni, było strasznie zimno, więc zdecydowałem się na chwilę wziąć hotel i kilka dni w hotelu przemieszkać, bo było naprawdę zimno, a na paście nie ma ogrzewania. Tutaj mijam powoli w hol. Tu jest osłonka, jestem już na Szkarpawie. Kolejny port i kieruję się w kierunku Gdańska. Tu jest Rybina, tu jest most zwodzony w Rybinie. Też właśnie taki trochę właśnie w stylu holenderskim, tutaj się dzwoni do operatora i akurat zadzwoniłem do operatora, podałem mu swoją wysokość i operator otworzył mi właśnie dokładnie tyle, ile powinien mi otworzyć. Nie otwierał do końca mostu, bo na podstawie informacji ode mnie, jaka jest moja wysokość, wiedział dokładnie, ile ten most otworzyć. O właśnie, tu przepływam przez most w Rybinie. A tutaj kolega, który z mną płynął po warcie, nie wiem, czy Państwo widzieli poprzednio, sprzedał tą swoją łódkę i nowy nabywca właśnie w tym miejscu stał i właśnie minąłem. Tutaj mamy śluzę już Gdańska Głowa. Jest z powrotem wyjście na Wisłę, ale już na przekop Wisły dość mocno żeglowny i dość głęboki. I no, miałem dosłownie chwilę do przejścia na Gdańsk, czyli na Wisłę Martwą, na Martwą Wisłę. Tutaj już mijam, tu przypłynąłem do Górek Zachodnich, to jest Wisła Śmiała.
tutaj zrobiłem taką trochę głupotę, ponieważ stwierdziłem, że honorowo przed wyciągnięciem łódki chcę wypłynąć na chwilę na morze. I było tak, że musiałem chwilę poczekać. Musiałem chwilę poczekać, ponieważ od danej godziny działało mi ubezpieczenie morskie. Wynikało to z tego, że wpływając na wody gdańskie, musiałem zgłosić swojemu ubezpieczycielowi, że wpływam na wody morskie. I to było liczone od danej godziny, chyba do godziny 14 tego samego dnia. To była 13 z kawałkiem. I dla dokonania formalności postanowiłem stanąć w pobliżu mariny w Górkach Zachodnich, z boku, przy Trzcinie. I poczekać na 14. I to była moja największa głupota. To ten rejs to także jest przykład, jakie głupoty żeglarze popełniają. To jest tak, że ja zapomniałem, że ja płynąłem, bo to już są właściwie wody morskie i oznakowanie morskie tutaj funkcjonowało i powinienem zacząć używać mapy morskiej, chociażby takiej z telefonu komórkowego, na przykład Navionixa. I zapomniałem, że to już nie ma oznakowania śródlądowego i jakbym spojrzał na mapy, to bym wiedział, że tutaj w pobliżu tej Trzciny są straszne kamloty i wypłycenia. Ja po prostu wpłynąłem na te kamloty i wypłycenia i się zablokowałem na nich i tam walczyłem przez pół godziny, żeby z nich wypłynąć i pomógł mi kajakarz, który podpłynął, był w takim stroju piankowym, wyszedł na te kamienie i mnie po prostu z tych kamieni wyprowadził, więc to mój rejs to także historia mojej głupoty i często jest tak, że my się uczymy bardzo dużo na swoich błędach i to był jeden z moich głupszych błędów, jaki zrobiłem. W każdym razie oczywiście nie mam zdjęć z tego, bo jak ktoś popełnia głupotę i myśli, że już z tego nie wyjdzie, to albo będzie tam jeszcze kilka godzin się męczył z tym, to nie myśli o tym, żeby zdjęcia robić. A tutaj takie honorowe wyjście na morze, po prostu wyszedłem sobie dosłownie na jakieś pół mili od główek portu w Górkach Zachodnich. Zgłosiłem to przez radio, dostałem zgodę i dlatego, że morze było bardzo spokojne, właściwie była płaska woda, a chciałem honorowo, żeby pasta jednak dotknęła trochę tego Bałtyku. Tutaj nawet widzimy port północny w Gdańsku. Wróciłem później stamtąd i wpłynąłem do centrum Gdańska, do mariny Żabi Kruk. To jest oczywiście Mutława i wpływam, tutaj się ledwo mieszczę pod mostem, a to ze względu na wstającą kierownicę, znowu roweru Jubilata 2, Jubilat 2 znowu się pojawia tutaj. I jestem w Gdańsku. Od obornik zrobiłem 95 godzin na silniku. A, tu jest jeszcze wpłynięcie, to jest śluza w Przegalinie, czyli to jest wejście w zasadzie w granice administracyjne Gdańska z Wisły na Wisłę, na Martwą Wisłę. Tak wygląda. Taki filmik nagrałem. Tu jest to słynne wyjście moje na morze, honorowe, żeby po prostu zaliczyć morze, żeby zrobić 10-15 minut na morzu. Nie wliczyłem sobie tego stażu tego morskiego, ale chodziło o to, żeby pasta na chwilę była na Bałtyku. A tutaj już jestem w marinie Żabi Kruk, to jest kwiecień. Uczciłem to dotarcie do Gdańska butelką kombuchy, to jest taki bezalkoholowy napój japoński, sfermentowana herbata. Tu jest jeszcze film, jak wpływam na Mutławę. Takie jedno z ważniejszych momentów właśnie tego rejsu, czyli dotarcie do Gdańska, minięcie Żurawia i dalej wejście do mariny. Miałem taką niespodziankę, jak przypłynąłem, byłem jedyną jednostką w tej marinie, bo to był początek sezonu, to pojawiła się foka. Zrobiłem zdjęcia i nawet w lokalnych mediach o tym napisali, że przypłynął Stroiński pastą i zrobił zdjęcie foce. To jest rzadki podobno widok, że może nie tak częsty, może nie rzadki, ale nie tak częsty, że foka się pojawia. Tutaj musiałem poczekać do maja, żeby przypłynąć do mariny Błotnik, bo w Błotniku właśnie chciałem wyciągnąć pastę i zrobić jej inspekcję dna. Więc przypłynąłem do Błotnika. To jest właśnie ten travel lift, za pomocą którego chciałem pastę w miarę cywilizowany sposób wyciągnąć, postawić na ziemię i dokonać jakichś napraw i zobaczyć, co tam się dzieje, bo nigdy w życiu od kupna nie widziałem dna. No i jaka też była historia, tego nie wiem na początku, jak kupowałem ten jacht, to właściciel zapewniał mnie, że jacht ma zanurzenie 60 cm. I w zasadzie ja płynąłem większość tej trasy z Holandii do Polski myśląc, że ja mam zanurzenie 60 cm i na terenie Niemiec to nie miało żadnego znaczenia, bo tamte kanały są głębokie. Problemy zaczęły się na warcie, zacząłem o coś haczyć. Kolega, który mi tak zmierzył komorę, tą najniżej wystającą część, tą płetwę silnikową z tyłu, stwierdził, że mam około 80 cm i że nie mam 60, tylko 80 cm.
co by się trochę potwierdzało, bo na przykład na kanale górnonoteckim haczyłem o progi, dwa razy zahaczyłem o próg śluzy i w zasadzie ten kanał nie był żeglowny dla jachtów z moim zanurzeniem i to też trochę trochę szczęścia w mojej głupocie miałem, że przepłynąłem. No i okazało się, że jak wyciągnąłem jacht, to jacht dosłownie ma 85 cm zanurzenia, czyli strasznie dużo. Trochę nieświadomie przepłynąłem nim płytkie, piaszczyste wody, warty, haczyłem o kamienie na warcie. Warta jest w wielu rzeczy w miejscach nieoznakowana, szczególnie w tych miejscach, gdzie warta zmieniła nurt i zalało ostrogi. I często mi się zdarzyło wpływać na te ostrogi i na nich też zostawać przez jakiś czas i próbowałem z nich zejść. Często też mnie wychylało i też było kilka niebezpiecznych sytuacji. Krótko mówiąc, przepłynąłem ten kawał polskich wód z bardzo dużym zanurzeniem jak na te wody, 85 cm, przynajmniej jak na mnie. Tutaj pasta jest wyciągana, oglądam stan anot. No i co się okazało? Okazało się, że po pierwsze, jak na moje potrzeby, pasta ma zbyt duże zanurzenie. Po drugie, okazało się, że mam spore ubytki w przedniej części kadłuba. Tam były takie dwa miejsca, gdzie jakbym wbił zapałkę drewnianą albo gałązkę, to przebiłem kadłub na wylot. Ja z tym pływałem i dobrze, że chciałem szybko ją wyciągnąć i chciałem rzeczywiście zrobić tą inspekcję. Zrobiłem wycenę napraw tego. Generalnie łódka wymagała pewnych napraw spawalniczych. No i tutaj wcześniej sam zacząłem już ją powoli szlifować, bo chciałem ją pomalować jeszcze raz. O, tu jest malowanie. No i się okazało, że w wielu miejscach łódka jest tak przegnita, tak skorodowana, że muszę dokonać tych napraw. Miałem wycenę tych napraw i podjąłem decyzję, że jak na moje potrzeby na wody polskie ta łódka ma zbyt duże zanurzenie i że nie chcę w nią dalej inwestować. I wystawiłem ją na sprzedaż i po 3 tygodniach znalazłem kupca i kupiec ją kupił tak jak stała w tym miejscu. Kupiec, który ma narzędzia do tego i ma kontakty z firmami, które mogą mu tą łódkę naprawić i który chciał z niej korzystać na wodach Gdańska, czyli właśnie na Wiśle Śmiałej, na Martwej Wiśle. Więc dla niego to zanurzenie nie było problemem. Dla mnie, jak na warunki warciańskie, to tak. No i postanowiłem sprzedać tą łódkę i sprzedałem. I tak się kończy ta historia. To jest czerwiec 2022. I w zasadzie mogę teraz na jakieś pytania odpowiedzieć, jeżeli kogoś zainteresował ten temat. Pasta została sprzedana i co dalej? Pasta sprzedała, to ja wstanę z powrotem znowu, bo ja nie muszę obsługiwać komputera już, tak lepiej. Myślę nad tym, żeby, rozglądam się w tej chwili za tym, żeby kupić kolejną łódkę. Przygoda z pastą dała mi bardzo dużo doświadczeń. Jestem w szoku, jak bardzo dużo się nauczyłem, ale też się dowiedziałem, że praktycznie żaden z tych kruzerów holenderskich, czyli tych, których najczęściej szukamy w Holandii, nie będzie miał zanurzenia w okolicach 60 cm, czy nawet 65. Większość tych kruzerów będzie miała jednak to zanurzenie 70-80 cm, ponieważ te kruzery właśnie były tak robione, że miały większe zanurzenie, ponieważ oni mają takie kanały, kosztem stabilizacji, też kosztem stabilności manewrowej. Więc w tym momencie rozważam, a nawet poszukuję kupna czegoś, co będzie bardziej płaskodenne. I moje zainteresowania kręcą się wokół albo jednostek konstrukcji, no właściwie tradycyjnych barek angielskich. Może Państwo kojarzą, są narrowboaty, czyli to są takie tradycyjne angielskie łodzie, które są na ich kanały przeznaczone. One mają szerokość 2,06 m. Natomiast są tak zwane też ich odmiany wide beam, czyli szerokokadłubowe, można powiedzieć. I rozważam kupno takiej barki, ewentualnie też sprawdzam, w tej chwili wyceniam, ile by kosztowało zbudowanie takiej barki w Polsce. Natomiast uważam, że chyba najładniejsze barki, jakie dostępne, one są dość drogie i rzadkie, to jednak są holenderskie tialki. No co jak co, ale Holendrzy dobrze budują statki i mają w nich już doświadczenie, robią to od setek lat i
Tialki, czyli takie barki motorowe, trochę takie jak ta, która ze mną płynęła po tych niemieckich śluzach, tylko jednak myślałem, żeby była trochę węższa, w okolicach 3 metrów jednak szerokości, bo ta miała ponad 4, która ze mną płynęła. I no, jakby moje zainteresowania idą teraz w kierunku łodzi płaskodennych i naprawdę wiem, czego szukać. Teraz wiem, że tak naprawdę bardzo trudno kupić łódź na polskie wody. Tak to wygląda. Masz pytanie z internetu, czy z jakichś locji, jeżeli tak, z jakich locji korzystałeś na kanałach? Jeżeli chodzi o kanały holenderskie i niemieckie, tam spokojnie działa Navionics, czyli ten nasz morski, te nasze morskie mapy, które z wygody bardzo lubimy używać i one rzeczywiście są bardzo wygodne, a opłacone są też aktualizowane. I w zasadzie większość oznaczeń na kanałach, tych dużych kanałach są naniesione na Navionicsa. Natomiast Navionics nie jest, jest to mapa, tak? Jest to chart plotter, to nie jest typowa locja. Holendrzy mają aplikację, która no w zasadzie też jest mapą, ale ma bardzo dużo oznaczeń wszelkiego rodzaju mostu, bo tak naprawdę jak się płynie po kanałach, to najważniejsze to wiedzieć, jakie są przeszkody infrastruktury typu mosty i śluzy, ile ich jest i jakie mają parametry i czy się zmieszczę. Jeżeli chodzi o Niemcy, to tam właśnie korzystałem z Navionicsa. No generalnie najpierw było tak, że sobie na mapie, na zwykłych Google mapach zobaczyłem, jak to idzie. Mam pościągane też federalne mapy niemieckie, które mają wszystkie drogi wodne niemieckie, federalne zaznaczone. One mi służyły na początku, żeby zaplanować trasę. Jeżeli chodzi o Polskę, no to Polskę znam, no bo po prostu wiem na pamięć, jakie tam są drogi wodne, bo nie ma ich jakoś tam dużo. Natomiast jeżeli chodzi o Wartę i Wielką Pętlę Wielkopolski, czyli to jest Warta, Noteć, Kanał Górnonotecki i Jeziora Konińskie, to chyba są dwa wydania, jeden chyba przez Urząd Marszałkowski, a drugi przez Wody Polskie. Są opisy kilometrażu i można to traktować jako locja. I bardzo polecam, żeby poszukać w internecie. Jeden to jest przewodnik Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, a druga jest chyba locja poznańskiej, z Lewni, czy poznańskiego zarządu wód, już nie pamiętam dokładnie jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Wisłę, Zarząd Dróg Wodnych, czy jak się teraz nazywa, ja mam zawsze problemy z tymi nazwami, wydał przewodnik po Wiśle, po Dolnej Wiśle. On jest nieaktualizowany, bo on jest chyba z 2008 albo 2012 roku. Natomiast, czyli na tym przewodniku są naniesione te wszystkie przejścia między brzegami, ale one są już nieaktualne, bo jak powiedziałem, te płcizny się przesuwają. Natomiast jeżeli chodzi o jakby pozostałe elementy tej drogi wodnej, to one są w miarę aktualne, czyli jaki jest kilometraż, jakie są mosty, z tego korzystałem. Generalnie dużo, mam taki folder, że mam pozbierane dużo map, dużo opisów różnych dróg wodnych. Jest też taki holenderski po angielsku przewodnik dla jachtów, gdzie jest opisane przede wszystkim, jakie kanały radiowe obowiązują w niektórych miejscach, jaka jest też, można powiedzieć, taka etykieta zachowania się w stosunku do dużych statków. Jest tak w bardzo prosty sposób po angielsku wytłumaczone, jak należy się poruszać i jakie zasady obowiązują na holenderskich drogach wodnych. Kolejne masz pytanie. Jaki to był ubezpieczyciel, jeśli możesz powiedzieć, kogo ubezpieczałeś łódkę? Okay. Ja spodziewałem się trochę tego pytania. Ja nie chciałbym rekomendować żadnej firmy, bo firmę ubezpieczeniową mógłbym rekomendować odpukać w momencie, kiedy bym miał szkodę i bym zobaczył, czy by mi tą szkodę zlikwidowali, więc czuję się niezręcznie, nie chciałbym podawać nazwy, bo każda firma ubezpieczeniowa jest dobra, dopóki się nie zdarzy szkoda. A mi się na szczęście ta szkoda nie zdarzyła, więc ja będę rekomendował jakąkolwiek firmę ubezpieczeniową w momencie, ale nie chciałbym, żeby mi się to nigdy zdarzyło. Jak nastąpi szkoda i ta firma się wywiąże ze swojej części zobowiązania, więc tak. To teraz. Natomiast może pan do mnie napisać, bo może znaleźć stronę Pasta, to mogę podać wiadomości prywatnej, jak będzie koniecznie chciał. On też pyta w prywatnych, widzę, więc to może. Ale jest strona na Facebooku Pasta. Ona nadal funkcjonuje, mimo że jacht nie jest już, nie jestem armatorem tego jachtu, to
może napisać do mnie i mogę mi podać nazwę firmy, ale no zaznaczam, że trudno zarekomendować. No. Ale jest pytanie konkretne, ile paliwa ci poszło na tą całą wycieczkę i jak tam po drodze ze stacjami benzynowymi, ile cię ta wycieczka kosztowała? Powiem tak, silnik okazał się bardzo ekonomiczny. Przypomnę, że jest to Mercedes AM636, konstrukcja z 1947 roku. Silnik był produkcji lat 70, tak jak łódka. To są bardzo dobre silniki, one są do dzisiaj używane w wózkach widłowych i w kontenerach, które mają chłodnie, bo ponieważ jak kontenery idą przez morze, to one mają czasami własne silniki, które napędzają chłodnie. Ten silnik jest nie do zdarcia i okazał się też, że jest dość ekonomiczny. Mi ta łódka paliła w okolicach 1,7-1,8 litra na godzinę. Normalnie tego, on ma moc 47 koni mechanicznych. Jak na ten silnik, to zwykle te silniki palą około, przyjmuje się 2 litrów na godzinę. Czyli no dobra, dobry to był wynik. Zrobiłem kiedyś wpis na Facebooku, gdzie zliczyłem sobie te wszystkie godziny, no ale to można policzyć. Z Obornik do Gdańska było 80 godzin. To można sobie mniej więcej przeliczyć po cenach paliwa, jak to było. I teraz tak, jak ze stacjami benzynowymi. Ja miałem bak albo zbiornik paliwa, na paście to jest 200 litrów, więc jakby nie mam problemu. Oczywiście ja trochę oszczędzałem, bo też nie byłem pewny. Znaczy, bałem się, że jak coś się stanie, to stracę łódkę z pełnym bakiem, czy z pełnym zbiornikiem. Więc ja nie zalewałem go do pełna. Ale tak, w Holandii zdarzają się stacje na pomostach, na przykład jak ta przy granicy niemieckiej. Po prostu jest stacja tam Shell czy jakaś inna, która ma dystrybutory dla samochodów, ale stoi koło kanału i przy kanale jest kolejny dystrybutor dla motorowodniaków. W Niemczech te najczęściej stacje benzynowe zdarzają się w marinach większych i te stacje benzynowe w tych większych marinach były zaznaczone na Navionicsie, czyli na tym takim telefonicznym albo tabletowym chartplotterze. No a w Polsce to już jest wolna amerykanka, to właśnie był ten wózeczek z 20-litrowym baniaczkiem i się po prostu... No jak na przykład w lądzie stanąłem, w marinie ląd, no to tam jest kilometr, to taki miły spacerek, kilometr, idzie się poboczem, przy drodze wojewódzkiej. Trochę się myślą, że do kosiarki potrzebuję, tylko się dziwią, czemu diesla nalewa. No i tak się to kręci. Słuchajcie, z internetu nie ma już pytań, albo czas im się skończył, to wzorem, że tak powiem, poprzednich spotkań kończymy transmisję internetową, ale gościa nie puszczamy, bo wiem, że lubicie zadawać pytania bez puszczania pytań i odpowiedzi w świat, więc kończymy transmisję oficjalnie. Bartkowi bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Zostawiam go w waszych rękach, wyłączam. Dziękuję to bardzo wszystko Państwu za spotkanie. To był dla mnie zaszczyt móc tutaj trochę poprzynudzać.